What did you do? What the hell is that? Act like you're crying. No, Mom, I'm actually seriously crying. No, I know, but go like this for the video. For the video. Do it for the vibe. W ostatnim czasie coraz większą popularność w sieci zdobywają materiały przedstawiające dzieci. Dzieci dopiero co urodzone, te trochę większe, ale również te, które jeszcze nie przyszły na świat. USG, szkoła rodzenia, reakcja na test ciążowy, pierwsze kroki pociechy, poradnik zmieniania pieluchy i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednio obrotni rodzice influencerzy są w stanie na swoich pociechach wygenerować naprawdę dużo kontentu, który ludzie chętnie oglądają, a to przekłada się na wymierne zyski. W momencie, gdy możliwości monetyzacji filmów na YouTube eksplodowały, zagraniczny YouTube obiegło wiele skandali z dziećmi w roli głównej. Ciężko się dziwić, bo czasami zarobki małoletnich influencerów sięgają naprawdę kosmicznych kwot, co oczywiście przyciąga chciwych rodziców nie liczących się z dobrem własnych pociech. Jeden z najpopularniejszych dziecięcych YouTuberów na świecie, o pseudonimie Ryan's World, zarabia około 20 milionów. Ogólnie Ryan's World, jeżeli chodzi o wyświetlenia, swojego czasu był największym kanałem ogólnie na świecie, takim największym, niekorporacyjnym. Dolarów rocznie. Tylko, że te pieniądze nie należą do niego, a do jego rodziców. Prawni opiekunowie, by wycisnąć jak najwięcej pieniędzy z wyświetleń, potrafią krzywdzić swoje dzieci w naprawdę obrzydliwy sposób. Rodzice z kanału Daddy05 w formie pranka krzyczeli na swoje dzieci, by te jak najgłośniej się popłakały. Mocna reakcja gwarantowała możliwość clickbaitu i ogromne wyświetlenia, a co za tym idzie, potężne pieniądze. Dzieci wielokrotnie prosiły, by rodzice przestali nagrywać. Niestety, bezskutecznie. Czy jest to w ogóle moralne, by rodzice podejmowali decyzję o tym, że ich pociecha zostanie osobą publiczną? W jaki sposób chronione są w naszym kraju prawa dziecka? I co w sytuacji, w której latorośl się buntuje i chce poinformować rodziców, że nie zamierza dłużej występować przed kamerą? Ile można na tym zarobić i czy aby na pewno powinno się w ogóle na tym zarabiać? Te i wiele innych pytań nurtują mnie od kiedy tylko w social mediach zaczęły wyświetlać mi się liczne relacje polskich influencerek, mocno monetyzujących swoje życie rodzinne. Postanowiłem skontaktować się z twórcami, którzy tworzą tego typu treści, a także rozmaitymi ekspertami, którzy pomogą nam lepiej zrozumieć ten temat, jak on dokładnie działa na płaszczyźnie prawnej, psychologicznej, biznesowej i przede wszystkim moralnej. Czy ty jesteś w ogóle świadomy jakichkolwiek regulacji prawnych lub zasad dotyczących udostępniania wizerunku dzieci w internecie? Nie jestem świadomy regulacji prawnych, w sensie nie wiem. Wydaje mi się, znaczy na pewno nie myślę o tym, bo myślę, że to są jakieś bardziej ekstremalne przypadki. Z tego co wiem, to sharenting nie jest jakoś prawnie regulowany w Polsce. Natomiast wiem, że jest, ogólnie przyjmuje się taką konwencję, że trzeba poszanować honor dziecka, jego prywatność. Nie można czytać jego prywatnej korespondencji na przykład. Tak, jestem świadomy regulacji prawnych. Nagrałem prawie 1700 filmów. I przez ten czas ani razu, nigdy żadna instytucja mnie nie odwiedziła, pomimo tego, że w komentarzach zdarzało się... No to znaczy, że nie odwiedziła, to nie znaczy, że nic nie odjebał. O, temu to powinni dzieci tam... Ale ile razy było, jak u niego na materiale gdzieś, kurwa, dzieci jego nie chciały być nagrywane i tak dalej, on cały czas tam z kamerką cisnął. Czy ktoś tam odebrać? Kiedy w moich rozmowach padało pytanie o akty prawne regulujące prawa dziecka w social mediach, influencerzy czuli, że coś dzwoni, ale nie wiedzieli, w którym iPhone'ie. I pomimo pewnego pojęcia w temacie, mieli problem z nazwaniem konkretnych przepisów lub ustaw, które ten temat definiują. Staramy się myśleć raczej instynktownie, ale warto sprawdzić, czy te kwestie w ogóle rzeczywiście są regulowane przez prawo. Temat sharentingu jest w polskim prawie. Jak wyciekły filmiki z Fagatą, to się wtedy pytał syna, co o tym sądzisz? Tak, to też było totalnie pojebane. I to nawet mówiliśmy wtedy, też komentowaliśmy ten temat. W ogóle, no, what the hell? Tematem bardzo nowym. Na tyle nowym, że jeszcze kilka lat temu nie było żadnych publikacji tego dotyczących. Tę samą sytuację z punktu widzenia prawnego należy rozpatrywać oczywiście, na ile może dojść do naruszenia praw dziecka. Ochrona może wizerunku podlega na dwóch... No, na co, nie Fagaton? Po pierwsze, na płaszczyźnie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepraszam, ja też nie wyłapałem błędu. A po drugie, na płaszczyźnie przepisów o ochronie danych osobowych, bo uznaje się, że wizerunek jest również, może również stanowić dane osobowe. Na gruncie ustawy o prawie autorskim sprawa wygląda tak, że na publikację wizerunku potrzebna jest zgoda osoby, do której należy ten wizerunek. Więc w sytuacji, kiedy jest to wizerunek dziecka, oczywiste jest to, że dziecko tej zgody samemu nie może wyrazić i po pomoc należy sięgnąć do przepisów. Czy to pokazuje?
nazywanie Lucy przez Izaka czasami na streamie aż tak bardzo mocno pod sharenting podchodzi. Przecież on nie robi tego też w kwestiach stricte zarobkowym, tylko córka do niego chce przejść na kolana, jak jest na transmisji. Już aż tak mocno bym go do tej grupy nie zaliczał, no. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że za dziecko zgodę... Trochę lepiej powinno być teraz? Albo za głośno? Że to udostępnienie wizerunku jest istotną kwestią, na tyle istotną, że jest wymagana zgoda obojga rodziców. Czyli jeżeli jeden rodzic nie chce wyrazić zgody, nie można tego wizerunku udostępnić. Czyli przynajmniej w teorii, jeżeli rodzice publikują zdjęcie, zamierzają wypublikować zdjęcie dziecka na Facebooku... Izaki tak rozmazuje jej twarz, na materiałach, no i to widzisz, nie oglądam. Gdyby się okazało, że jeden rodzic chce udostępnić zdjęcie, drugi nie chce, okay, ja, to jest możliwość odwołania się do sądu, który może wydać zgodę na, albo odmówić zgodę na udostępnienie tego. Gdy zaczynałem badać to zagadnienie, wydawało mi się, że coś tak oczywistego i fundamentalnego jak prawa dziecka powinno być precyzyjnie i szczegółowo opisane w rozmaitych aktach prawnych. Temat ten jednak jest o wiele bardziej rozmyty niż mogłoby się wydawać, o czym mocno przekonałem się podczas moich konsultacji z prawnikami. Kompletnie wolna Amerykanka panuje w temacie tak zwanego sharentingu, czyli skłonności rodziców do nadmiernego udostępniania wizerunku swojej pociechy w mediach społecznościowych. Wynika to oczywiście z tego, że social media są stosunkowo nowym wynalazkiem i ustawodawstwo po prostu nie nadąża z wprowadzaniem regulacji, które chroniłyby prawa dzieci. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku na przykład planów zdjęciowych, na których zasady zatrudniania najmłodszych są bardzo precyzyjnie określone i wnikliwie sprawdzane. Z perspektywy na przykład prawa amerykańskiego, ograniczenia wiekowe mogą różnić się w zależności od stanu. W niektórych z nich nie ma żadnych obostrzeń, ale już na przykład w takiej Kalifornii, gdzie powstaje większość filmów, panują jedne z najbardziej restrykcyjnych zasad w tym temacie. Aby dziecko mogło tam pracować na planie zdjęciowym, musi mieć co najmniej 15 dni. Ponadto w Kalifornii zabronione jest także zatrudnianie wcześniaków, które mają mniej niż miesiąc. I uwaga, w Kalifornii niemowlęta poniżej 6 miesiąca życia mogą przebywać na planie filmowym tylko przez 2 godziny dziennie. I podczas dnia zdjęciowego nie mogą pracować dłużej niż 20 minut. Gdyby przyłożyć te przepisy chociażby do ilości nagrań, sesji zdjęciowych i Insta Stories, które influencerka Lil Masti wykonała wraz ze swoim dzieckiem w ciągu zaledwie tygodnia od jego narodzin, okazałoby się, że normy wyrobione przez jej bobasa zostały w stosunku do regulacji z Kalifornii przekroczone kilkunastokrotnie. My natomiast nie znajdujemy się w Kalifornii, tylko w Polsce. I warto zaznaczyć, że polskie prawo pozwala na mocniejszą eksploatację czasu poświęcanego przez dzieci na pracę na planach zdjęciowych. Choć oczywiście to jest obwarowane odpowiednimi obostrzeniami. Zgodnie z przepisami prawa pracy, dziecko może pracować na planie filmowym tylko przez 6 godzin dziennie, tylko z odpowiednią przerwą na posiłek i odpoczynek. Będzie również potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, która oceni, czy dziecko jest w ogóle gotowe do podjęcia takiej pracy. Psycholog będzie badał aspekty takie jak emocje. Mówi to po to, żeby, wiesz, zastanowić się dogłębnie nad tym, czy to rzeczywiście nie powinno podlegać zmianie. Realny rozwój malucha, poziom inteligencji oraz zdolność do radzenia sobie ze stresem, aby ustalić, czy dziecko w ogóle będzie w stanie bez traumy wykonać określoną scenę na planie filmowym. Zdolności do radzenia sobie ze stresem dzieci influencerów nikt nie sprawdza. Co ważne, odnośnie wymogu opinii psychologicznej na planie zdjęciowym, wymóg ten jest dodatkowo rejonizowany, co oznacza, że nie można po prostu udać się do zaprzyjaźnionego psychologa związanego z produkcją, który łatwo wydałby pozytywną opinię. A w praktyce może się także zdarzyć, że obecność takiego psychologa będzie wymagana na planie zdjęciowym, by mógł się on odbyć. Miało to miejsce przykładowo w reżyserii Trudnych Scen z nastoletnią Jodie Foster w kultowym filmie Taksówkarz. Oprócz opinii z poradni psychologicznej należy uzyskać zgodę inspektora pracy. W przypadku braku stosownego zezwolenia, zatrudnienie dziecka na planie zdjęciowym nie jest w ogóle możliwe. Nawet przy zgodzie rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka. A inspektor może odmówić wydania zezwolenia na udział dziecka w planie zdjęciowym, nawet z takiego powodu, jak potencjalne zagrożenie niedopełnienia obowiązku szkolnego przez młodocianego. I brzmi to wszystko bardzo ładnie i fajnie. Problem w tym, że te przepisy nie mają aktualnie żadnego przełożenia w kontekście regulacji pracy dzieci w mediach społecznościowych. I wszystko wskazuje na to, że póki co zakres praw rodziców w tym aspekcie jest naprawdę ogromny. Tak długo, jak nie dochodzi do rażącego łamania fundamentalnych praw osób nieletnich, opiekunowie mają tak naprawdę dowolność, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji odnośnie publikowania informacji na temat swojej latorośli w internecie oraz zaprzęgania jej do pracy, służącej generowaniu zasięgów i potencjalnych zysków. Co się dzieje w przypadku, kiedy ta zgoda... Znaczy, rzeczywiście jest, jak coś tam udostępniał, udzielona. Twarzą zblurowaną, ale coś tam było. Po dojściu do odpowiedniego wieku stwierdza jednak, że nie bardzo
chce, żeby jego wizerunek w tym internecie funkcjonował i chciałby to cofnąć. Tutaj z pomocą przychodzą przepisy RODO, prawo do bycia zapomnianym. Jest możliwość żądania, cofnięcia, znaczy usunięcia swoich danych z przestrzeni publicznej. Twarz Gimper zamazał, okej. Okay. Instytucji można próbować takie żądania kierować. Zupełnie teoretycznie zatem po osiągnięciu pewnego wieku dziecko może skorzystać z prawa do zostania zapomnianym i w związku z tym usunąć z sieci materiały siebie dotyczące. Jaka jest jednak realna skuteczność tych działań? Prawda jest taka, że zdjęcia i filmy raz wrzucone do sieci bardzo ciężko jest z niej później usunąć. A część materiałów mogła zostać pobrana przez osoby trzecie na rozmaite urządzenia, a także przeniesiona do dark webu. Co do tego, w jaki sposób zdjęcie z dzieckiem zostanie wykorzystane i kto jest odbiorcą tego zdjęcia, to jest taki pierwszy, jakby pierwsza przyczyna, która może wywołać różnego rodzaju skutki, skończywszy na tym, że zdjęcie dziecka, takie pół roznegliżowane, może trafić do zasobów pedofilii i właśnie z badań przeprowadzonych w Australii okazuje się, że aż połowa zdjęć w zasobach i pochodziła właśnie z portali społecznościowych, skąd rodziców. W skrajnych takich przypadkach publikacja filmu z dzieckiem, zdjęcia z dzieckiem może prowadzić do uprowadzenia dziecka, zwłaszcza jeśli pod postem czy pod tym filmem mogą się pojawić takie informacje przydatne dla sprawcy przestępstwa, który chce porwać dziecko. Także jest to też zachęta, żeby z dzieckiem na przykład porozmawiać, wzbudzić w nim zaufanie, a następnie go później wykorzystać. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że internet jest takim wielkim magazynem, który jest dosyć szczelnym, a mianowicie to, co do tego magazynu trafia, nigdy z niego nie znika. Nie jest prawdą, że nie da usunąć się zdjęcia z internetu. Stary, jeżeli jest to na milionach nośników skopiowane na telefon kolegi i tak dalej, no jest to praktycznie niemożliwe, żeby nie usunąć czegoś takiego. Wiem, że nawet wojsko ma takie specjalne jakby... Boże, brakuje mi słowa. Może zainterweniować do tego i usunąć... Boże, brakuje mi słów. Może usunąć daną rzecz z internetu, jeżeli dostaje do tego sygnał, ale nadal nie masz 100% pewności do tego, że to zaginie, szczególnie, że no właśnie tak jak powiedzieli, często trafia to do głębokiej sieci, w której nad którą pieczy po prostu nie sprawują jakieś organy. Wtedy nic nie zostaje usunięte, zatem zdjęcia... Dlatego właśnie powstało powiedzenie, w internecie nic nie ginie, bo taka jest prawda. Raz opublikowane, zawsze tam zostają na stałe i bardzo trudno jest je usunąć. To jest nawet na tyle popierdolone, że nawet jak dzisiaj oglądaliśmy materiał a propos tej dziewczyny właśnie, co niby została wykorzystana przez stewarda, jestem prawie że pewien, że jakiś człowiek w internecie gdzieś dokopie się do jej zdjęć i one w którymś momencie będą latały kurwa na Twitterze. To jest tak bardzo popierdolone. Wiele zabiegów, wiele czynności trzeba przygotować i żeby w ogóle te zdjęcia udało się nam usunąć lub ograniczyć do nich dostęp. Dlatego jeśli chcemy publikować informacje o dziecku, jego zdjęcia, to co robi, czym się zajmuje, warto się zastanowić nad tym, kto te zdjęcia będzie, kto ten materiał będzie widział. Po katastrofie smoleńskiej w necie latały zdjęcia zwłok Kaczyńskiego, ale po interwencji rządu te zdjęcia do teraz lost media i to jest pojebane. No, widocznie w tak bardzo mocno rządowych sprawach mają jakieś organy, które rzeczywiście są w stanie zadziałać temu przeciwnie. Ale nadal wydaje mi się, że gdzieś tam jest człowiek, który kurde coś takiego posiada, tylko po prostu się z tym nie wychyla. Dla kogo będzie on udostępniany i w jaki sposób będzie on przez te osoby wykorzystywany? W przypadku dzieci influencerów... Wiecie, no chyba nie od dzisiaj wiemy, że jesteśmy inwigilowani chociażby przez nasze telefony i to takie już wiecie, UFO, że tam macie nagrywane wasze wszystkie rozmowy i tak dalej, ale to nawet jest chyba sterowane przez Google. Z tego co wiem, to da się jakoś dokopać do swoich rozmów wcześniej nagranych, że da się jakoś, znajomy mi o tym mówił kiedyś, że da się wejść na jakoś
przez telefon na swoją, na Google i da się dokopać do swoich rozmów, które są automatycznie nagrywane. Da się to jakoś odznaczyć, ale domyślnie są zaznaczone na nagrywanie. Zagrożenie wydaje się być o wiele większe niż w przypadku zwykłych rodziców. Posty na Facebooku pani Marysi Kowalskiej obejrzy zapewne kilkuset jej znajomych i garstka obcych, którym jakimś cudem zdjęcia pierwszej kupy małego Brianka wyświetlą się na tablicy. W przypadku, gdy mówimy o topowych polskich influencerach, każdy moment życia pociechy, który uploadowany jest do mediów społecznościowych, śledzą setki tysięcy osób, a nawet miliony. Weronika Sowa pochwaliła się jakiś czas temu na swoim Twitterze, że każde uploadowane przez nią stories ogląda średnio milion osób. Film, na którym ze swoim partnerem, Karolem Frizem Wiśniewskim, zdecydowali się pokazać widzom swoją córeczkę Maję w niecałe... To jest ogólnie tak popierdolony zasięg. Jeżeli w Polsce jesteś w stanie na głupim Instagramie wygenerować na pojedynczego Instagram stories, to nawet nie mówimy o zdjęciu, które jest dłuższy czas aniżeli jedną dobę, milion wyświetleń. To jest tak horrendalny wynik. Jezus. Dwa miesiące zostało obejrzany prawie 4 miliony razy. Rodzice, którzy uprawiają sharenting czy oversharenting, bardzo pragną, mają taką potrzebę bycia zauważanym, bycia akceptowanym. To tak samo jak każda jedna twoja podróż. Raz dokupałem się do miejsca, gdzie dokładnie udokumentowane zostało nawet każde moje wyjście ze sklepu. I bycia docenianym, takim docenionym rodzicem. Myślę, że to byłoby ciekawe pod kątem jakby takim badawczym, ale znam wielu takich rodziców, którzy jakby uprawiają oversharing i widzę, że rola rodzicielska jakby pełni bardzo główną rolę ich w życiu. Dlaczego ludzie interesują się losem innych? Od zawsze tak było, że interesowaliśmy się tym, co się dzieje u sąsiada, u sąsiadki i tak dalej. W dobie internetu interesujemy się tym, co się dzieje u znanych ludzi i tym, co jest na wyciągnięcie ręki. Z dodatku... To nie jest w dobie internetu. Od zawsze się interesowali ludzie tym, co się dzieje u innych. Jakby no, kiedyś było to po prostu pokazywane w gazetach, aniżeli w internecie. Teraz jest ułatwiony do tego dostęp. No przecież miałeś dedykowane do tego jakby gazety plotkarskie albo serwisy jakiekolwiek. Do tego wszystkiego nam to dają na tacy. Nie musimy tutaj się jakoś doszukiwać, wstać w krzakach i tak dalej, bo jest to podane w bardzo prosty i przystępny sposób. Zawsze było. Troszkę zazdrościmy, troszkę jesteśmy ciekaw, zastanawiamy się, jak to jest być sławnym dzieckiem u sławnych rodziców, a trochę też zapominamy często to, co się dzieje u naszych dzieci. Także to poglądactwo też nie jest do końca za dobre, jeżeli zapominamy o naszym ogródku, a nie myślimy tylko o ogródku sąsiada, gdzie trawa zawsze będzie zielona. Zatem granica w temacie tego, jak bardzo widz zapraszany jest do naszego miru domowego, wyznaczana jest tylko i wyłącznie przez rodziców, a ci mają co do tego bardzo różne podejście. O rany, to jest trudne pytanie, gdzie leży granica. To myślę, że na pewno mi jest ciężko oceniać, chociaż jakby pewnie jakąś swoją opinię mam. Wydaje mi się, że Google pracuje obecnie nad możliwością śledzenia cię bez używania GPS-a za pomocą łącza Wi-Fi. Z tego co pamiętam, auta Google Maps rejestrują zasięg różnych sieci Wi-Fi w konkretnych miejscach, przez co później ma na podstawie tego, jak masz zasięg danych sieci, mogą oszacować, gdzie mniej więcej się znajdujesz. Znaczy jakby dla przeciętnego Kowalskiego to jest totalne takie, no whatever, no wiedzą, że pojechałem, nie wiem, do znajomego, czy pojechałem gdzieś tam, ale teraz jakby sobie to przeanalizować, to taka inwigilacja jest strasznie nie na rękę w przypadku na przykład, kurwa, no wojny, gdzie macie żołnierzy, którzy nagrywają sobie te wszystkie rzeczy. Jeżeli jedna strona konfliktu by miała dostęp do takich danych, to od razu wiedzą, gdzie się znajduje dana jednostka. To jest totalnie popierdolone. Mr. Powder, dziękuję serdecznie za 13 miesiąc. Pozdrawiam. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby wokół dziecka nie tworzyć kontentu, tak? Żeby dziecko było ewentualnie tylko tłem, a nie źródłem kontentu. Jest ta zasadnicza różnica między pokazywaniem pewnego elementu życia rodziny. Też nie na rękę jest przestępcą, no oczywiście, że tak, bo od razu jako dowód możesz dane z GPS-u czytać, nie? No, normalna rzecz. No to swoje plusy i minusy. Innego, jakiegoś bardzo wyrwanego obrazka, jednego ułamka, który nie jest w żaden sposób krzywdzący i szkodliwy, a budowania produktu, odpowiadania produktowo na brief, ustanawiania, nie wiem, konkretnego kadru, zdjęcia miniaturki, pozycji przy promowaniu danego produktu, to już znacząco przekracza moje granice, które mam dotyczące tego, jak bym chciał pokazywać moje dzieci w social mediach. Myślę, że trochę bym powiedział, że ta granica leży w intencji, ale jeżeli ktoś na przykład już publikuje typowo wizerunek swojego dziecka, żeby coś sprzedać, żeby wywołać kontrowersje,
no to uważam, że to już jest przekroczenie tej granicy. Potencjalne sytuacje, w których rodzic do tak szerokiego grona odbiorców prezentuje bardzo intymne i prywatne sytuacje z życia swojego dziecka, mogą być dla niego nie tylko niekomfortowe psychicznie, ale też naruszające jego prawa. YouTuber Max Krasoń nagrał na przykład na swój kanał vloga, na którym pokazuje, jak pierwszy raz zmienia swojemu dziecku pieluchę, co zostało bardzo szeroko skrytykowane na Twitterze, a vloger Marcin Mazur relacjonował na wideo wrzuconym na swój kanał m.in. bałagan w pokoju swoich synów, komentując znalezione tam rzeczy. Zgodnie z deklaracją praw dziecka, dziecko ma prawo do zachowania swojej prywatności, do posiadania swoich własnych rzeczy i zachowanie takiego rodzica, o którym jest tutaj mowa, jest też łamaniem praw, przynależnych praw dziecku, przekraczanie dziecięcej godności. No i zdecydowanie, jeżeli takie zdarzenia miały już wcześniej miejsce i dokładamy nowe, nieprzyjemne dla dziecka zdarzeniem, jakim jest publikowanie jego prywatnych rzeczy i pokazanie ich szerszej publiczności, może się to zdarzyć, może to skończyć się bardzo źle, właśnie między innymi doświadczeniem silnego stresu porazowego. Jeżeli robimy content, zwróćmy uwagę na to, żeby dzieci nie były nastawione na negatywny odbiór, tak? Jeżeli dziecko jest umorusane kubką, jeżeli je i nie wygląda to estetycznie, szanujmy jego prywatność, bo za kilka lat dziecku może się to nie podobać, tak? A jeżeli mówimy w ogóle o nagich dzieciach, to nie ma takiej opcji, żeby było tam widać jakiekolwiek narządy rozrodcze, tak? Nie ma opcji, żeby dziecko było nagie. Moim zdaniem to jest w ogóle tragedia. Sytuacje te dla dzieci influencerów mogły być co najmniej bardzo niekomfortowe. I być może pociechy nie życzyłyby sobie tego, żeby obcy ludzie tego typu obrazki zobaczyli. Myślę, że to przyszło dosyć naturalnie z tego względu, że od 3 lat prowadzimy kanał Weronika i Max, jest to kanał vlogowy i też 3 lata temu zdecydowaliśmy się na dzielenie się własnym życiem. O, tak bym to taki nazwała. Taki lifestyle po prostu taki kanał lifestyle'owy, taki vlogowy. Od dłuższego czasu dzielimy się ze swoimi widzami jakąś tą częścią naszego życia, no to trochę dziwnym byłoby, gdybyśmy tak skrzętnie ukrywali, no mija. Jeżeli chodzi o to, czy to będzie mogło być dla niej krępujące i poniżające w przyszłości, byłoby według mnie, jeżeli tam byłoby ją widać. A tam była tak naprawdę moja reakcja, chodzi o tylko moją reakcję, czy może ją to krępować? To jest tak normalne, ludzkie, że jak się z małym się sra w pieluchę, że wydaje mi się, że to nie będzie dla niej krępujące. I czy były jakieś negatywne komentarze? No oczywiście, że były negatywne komentarze. Największy hejt był na Twitterze, a to tylko na takiej zasadzie, byleby się przypierdolić do tego, że w ogóle jest robiony content z dzieckiem i że na tym w ogóle można zarabiać. Mniej więcej 8 lat temu mój syn starszy Miłosz przyszedł do mnie i powiedział: tato, chcę zostać youtuberem. Ja miałem dobrze prosperującą firmę, fotografia reklamowa, ale postanowiłem, że mu pomogę. I tak się wciągnąłem, że sam zdecydowałem się, że po prostu, że wejdziemy w to bardziej mocno, pomimo tego, że moja firma w tamtym momencie naprawdę świetnie prosperowała. Więc to jest zasługa syna starszego. Zebo nagrywa film, w którym ja przeszukuję chłopakom, naruszam ich prywatność i przeszukuję pokój. Wystarczy sprawdzić Miłosza odcinki na YouTubie, żeby zobaczyć, że on to wszystko pokazuje. On pokazuje w swoich odcinkach, już nie mówię o stories, swoje ubrania, skarpetki. Dobra, jeżeli robisz to ukradkiem, to jest to bardzo niefajne zachowanie. Półki, to co ma na stole, to wszystko jest w filmach. Tu nie było nic odkrywczego. Czy macie prawo do tego, by wyciąć jakąś scenę, jeśli wam się nie podoba? Czy ja naciskam, żeby coś opublikować? Nie, pierwsza sprawa to jest tak, że normalnie mogę, jeśli coś chcę wyciąć, to jest wycięte. A druga sprawa to jest taka, że raczej nie chce mi się przyglądać filmu. Tak, możemy wyciąć. I było dużo takich sytuacji, że tata się pytał nas na przykład, czy to nam odpowiada, czy to może wstawić. Ja mówiłem, że na przykład nie.
No i bez problemu to wycinał, więc z tym nie było żadnego problemu, no i dalej nie ma. Wygląda na to, że w przypadku synów vlogera działalność taty, a także styl prowadzenia przez niego materiałów raczej im nie przeszkadza. A on sam ma konsultować z nimi treści, które wrzuca do internetu. Warto tu natomiast podkreślić, że są już oni w takim wieku, że gdyby tylko chcieli, mogliby świadomie zaprotestować przeciwko działaniom swojego rodzica. Natomiast w przypadku dziecka państwa Krasoniów, małe Bobo, które nie rozumie, co się wokół niego dzieje, nie ma niestety takiej możliwości. Marcin Mazur zwrócił też uwagę na to, że jego zdaniem to kanały Commentary oraz komentujący z internetu napędzają potencjalny hejt na jego rodzinę. Do tego tematu wrócimy jeszcze później, ale musimy pamiętać, że to rodzice podejmują świadomą decyzję o wrzuceniu konkretnych treści do internetu i wystawieniu siebie oraz swojej rodziny na krytykę i ocenę internautów, która, jak wiemy, potrafi być też często krzywdząca. Ale czy rzeczywiście nie ma się do czego przyczepić? Inna influencerka Lil Masti na swoich social mediach jakiś czas temu poinformowała miliony swoich obserwujących, że jej córka Aria... No to akurat w przypadku seksmasterki to najbardziej krzywdzące chyba dla jej dzieci będzie po prostu jej historia internetowa, aniżeli może samo nagrywanie, chociaż no aż tak mocne eksploatowanie życia kurwa swoich dzieci jest mocno porąbane, tam wiecie, pokazują się pojedyncze filmy i tak dalej, a nie dziesiątki, jak nie setki miesięcznie jakichkolwiek zmianek, nie? Ma problemy ze zrobieniem kupy. A Aria w momencie, gdy to stories było publikowane, miała tylko 2 tygodnie. I nie mogła powiedzieć, że nie życzy sobie, by takie informacje na jej temat były publikowane. Może za jakiś czas, gdy będzie starsza i rówieśnicy w szkole zaczną się jej pytać, czy nadal ma problemy ze zrobieniem kupy, dotrze do niej, że jej mama mogła swoimi działaniami po prostu wyrządzić jej krzywdę. Mnie natomiast interesuje, czy gdy Aria dorośnie i zaprotestuje przeciwko publikowaniu jej wizerunku w social mediach, to czy polskie prawo stanie po jej stronie? W jakim zakresie można informacje o dziecku, wizerunek dziecka, czy generalnie wszystko, co jest związane z dzieckiem, publikować i kiedy przekroczy to pewne przyjęte granice? No wiadomo jest to, że nie można popadać przesadę, to znaczy nie można twierdzić, że w żadnym wypadku nie może publikować nigdzie zdjęcia, ani informacji o dzieciach, no bo przecież wiemy, że dzieci występują w filmach, występują w reklamach. Przyjęcie z góry, że wszystko jest nielegalne, wywróciłoby cały porządek społeczny do góry nogami. Natomiast z drugiej strony, no wiadomo też, że wszystko musi mieć jakieś zdrowe granice. Weźmy tylko sekundkę, wezmę sobie sudafet do buzi. Znaczy do buzi, do nosa bardziej. I nie można przesadzać, to znaczy nie może być takiej sytuacji, że dziecko jest słupem reklamowym. Nie może być tak, że od momentu urodzenia dziecko jest w każdym momencie obserwowane, relacje, co zrobiło, jak wygląda, jak się uśmiecha, jak wygląda na nosniczku. Takie działania mogą naruszać dobro osobiste dziecka, naruszać określoną w konwencji o prawach dziecka prawo do prywatności, no a w konsekwencji mogą być źródłem do ewentualnych roszczeń. Może sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy dziecko po osiągnięciu odpowiedniego wieku wytoczy pozew przeciwko rodzicom o to, że dokonując określonych działań naruszyli dobra dziecka, takie na przykład jak prawo do godności osobistej czy prawo do prywatności, i będzie domagać się odszkodowania. W ekstremalnych sytuacjach z pomocą mogą przyjść przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. To znaczy sąd opiekuńczy, jeżeli będzie miał wiedzę o tym, że prawa dziecka są w jakiś rażący sposób naruszane, może podjąć decyzję o na przykład zakazaniu publikacji, ustanowieniu kuratora, który będzie czuwał nad rodziną, a w jakichś najbardziej ekstremalnych przypadkach w ogóle może... Tak, to dziękuję za 21 miesiąc. ...placówki.
To są oczywiście przepisy, które w tej chwili obowiązują. Nie jest mi znane to, czy, a przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby w najbliższym czasie było procedowane jakakolwiek ustawa, która w kompleksowy sposób regulowałaby zasady publikowania informacji o dzieciach w mediach społecznościowych. Na pewno to jest temat, który będzie się przewijał i w efekcie spodziewam się, że prawdopodobnie w trochę dłuższej perspektywie możemy się spodziewać aktu, który to będzie regulował. W różnych częściach świata świadomość na temat szkodliwości sharentingu na szczęście zaczyna wzrastać i być może gdy Aria trochę podrośnie, przepisy będą wyglądały nieco inaczej. Przykładowo we Francji pojawiły się już pierwsze regulacje w tym temacie. I aby ograniczyć nadmierne rozpowszechnianie fotografii uderzających w godność dziecka, Sejm chce zakazać rodzicom udostępniania w mediach społecznościowych zdjęć swoich dzieci bez ich zgody. W przypadku nieporozumień między rodzicami sądy mogą też na przykład zabronić publikacji tylko jednemu z rodziców. A co istotne, w skrajnych przypadkach prawni opiekunowie mogą nawet stracić prawo do zarządzania wizerunkiem swoich dzieci. Ważnym aspektem tej ustawy jest też kwestia przychodów generowanych z kontentu tworzonego w social mediach w oparciu o występ dziecka. Dochody z komercyjnie wykorzystywanych zdjęć dzieci muszą być wpłacane na specjalne konto, którym same dzieci będą mogły dysponować od 16 roku życia. Niestety, żaden inny kraj nie planuje póki co jeszcze wprowadzenia takiej ustawy jak Francja. Choć zdarzają się oczywiście pojedyncze przypadki grzywn, bądź nawet odebrania. Znaczy nawet jeżeli coś takiego robią, to no powiedzmy, jeżeli już w celach zarobkowych jakoś z tymi wszystkimi regulacjami to ogarną, że będą udostępniać wizerunek swojego dziecka, to fajnie, żeby od samego początku jawnie o tym mówili, że powiedzmy 50% z tego wszystkiego będzie szło od razu na konto kurwa dziecka i ono sobie później zdecyduje, co z tym zrobić. Praw rodzicielskich, ale dotyczy to jedynie nielicznych skrajnych przypadków, które zostały odpowiednio nagłośnione przez media. Aspekt prawny w całym zagadnieniu rodzicielstwa w strefie publicznej jest oczywiście bardzo istotny, ale z racji ogromnej władzy rodzicielskiej w tym zakresie, musimy pamiętać, że dużo istotniejsza jest kwestia oceny moralnej działań podejmowanych przez rodziców influencerów, a także potencjalny wpływ tych działań na psychikę ich dzieci. Temat jest o tyle trudny, że każda sytuacja jest mocno indywidualna. Każde dziecko jest inne i do pewnego stopnia ciężko przewidzieć, w jaki sposób wystawienie dziecka celebrytów do opinii publicznej wpłynie na rozwój jego osobowości. Wielu rodziców nadużywa wizerunku swoich dzieci, nie szanując go. Dla mnie uważam, że wszystko jest okej, ale z rozsądkiem. Ważne jest to, żeby zachować pewien stopień intymności dzieci. Jeżeli już udostępniamy profile naszych dzieci, tak? Jeżeli wykorzystujemy ich w działaniach komercyjnych, to musimy zachować wiele różnych względów bezpieczeństwa, tak? Oczywiście mowa tu też o małych dzieciach, niemowlakach, które nie mają prawa wypowiedzenia się. I tutaj zawsze proszę, żeby się poważnie nad tym zastanowić, żeby nie było jakichś kompromitujących rzeczy, bo zdarzały się sytuacje, że dziecko i kupą było wymazane i tak szczerze mówiąc, jak ja bym miał 15 lat, nie życzyłbym sobie tego. Kolejną sytuacją jest to, że sytuacja w Polsce nie do końca jest znana, tak samo jak na świecie. Raczkujemy z tym całym influencowaniem naszych dzieci i tak naprawdę nie wiemy, jakie będą do końca długofalowe skutki wykorzystywania ich wizerunku sieci. W tym temacie na pewno należy rozróżnić dwie sytuacje. Tę, w której pokazujemy dziecko, które już zaczyna mieć pewną świadomość rzeczywistości i swoje własne opinie, od tej, w której pokazywane jest dziecko zbyt małe, by mogło w ogóle zrozumieć, co się dzieje. Celebryci i influencerzy kreują content już nawet wokół tematu zajścia w ciążę, co pokazuje m.in. przypadek Lil Masti czy Andziax. Pierwsza z pań zdecydowała się zrealizować materiały, na których pokazuje swoją reakcję na zajście w ciążę, reakcję chłopaka na zajście w ciążę, reakcję mamy na zajście w ciążę, reakcję sióstr na zajście w ciążę i tak dalej, i tak dalej. A każdy z tych filmów oczywiście wygenerował ogromne wyświetlenie jak na jej kanał. Celebrytka idąc za ciosem zdecydowała się przesunąć granicę jeszcze dalej, dzieląc się z widzami do pochwowym badaniem USG, czym zresztą dostarczyła dowodów na swoją znajomą ginekolog, że ta przyjmuje ją poza kolejnością, za co zresztą otrzymała wysoką karę. Ktoś mógłby powiedzieć, że udostępnianie tak prywatnych momentów swojego życia jest już przesadą i przekroczeniem pewnych granic dobrego smaku. Ale karuzela To już nawet nie chodzi o dobry smak względem tego całego sharentingu i tak dalej, tylko dobry smak względem jakiejkolwiek pracy w internecie. Kurwa, jak można tak wykorzystywać i eksploatować cokolwiek, co robisz w swoim życiu? To jest też obrzydliwe. To jest naprawdę obrzydliwe.
kontentu kręci się dalej, bo na przykład Andziaks postanowiła we współpracy ze szpitalem nagrać vloga ze swojego porodu. Nerwowe spojrzenia w kamerę, by upewnić się, że wszystko dobrze się nagrywa, czy wstawka sponsora dla szpitala, który był partnerem odcinka, w tak intymnym dla pary momencie, jakim są narodziny ich dziecka, we mnie wzbudza pewien zgrzyt. Matko, czy to jest naprawdę... To było naprawdę wideo z porodu. Nie zdecydowała się odpowiedzieć na moje zaproszenie do wypowiedzenia się w materiale, a szkoda, bo chętnie dowiedziałbym się, jakie motywacje nimi kierują, choć tego mogę się domyślać. Czy to prawda, że dzięki Charlie macie większe przyrosty na YouTubie i Instagramie? W momencie, gdy ja nagrałam swój poród, gdy w ogóle byłam w ciąży, gdy nagrałam poród, po tym porodzie, zaczęliśmy mieć masakrycznie duże przyrosty. Wyświetlenia wam w ogóle skoczyły, prawda? Nie powiesz tak naprawdę, że wkładasz więcej pracy w YouTube niż 2 lata temu. Nie wkładasz więcej, a zarabiasz nieporównywalnie więcej. Nie ma w ogóle porównania. Wspomniane 2 przykłady pokazują, jak łatwo można przekroczyć granicę dobrego smaku i pewnego rodzaju intymności i intymnych spraw. No, badanie ginekologiczne, a także poród, są to takie sytuacje bardzo intymne, bardzo osobiste, z które no, raczej nie powinniśmy się dzielić z szerokim gronem publiczności, stąd tutaj mieszane uczucia u części obserwujących. Mam takie przekonanie. To jest przekroczenie też granicy takiej właśnie nie tylko swojej prywatności, ale jakby pokazanie, zaproszenie do tego, co jest bardzo intymne, bardzo osobiste i co nie powinno być upowszechnione, rozpowszechnione. I to jest też jakby ciąg jakby szukania dalszej aprobaty i zdobycia jeszcze większej grona popularności, moim zdaniem, tutaj zasięg. Czas przyjścia naszego dziecka na świat jest momentem bardzo personalnym i intymnym. Jednak żyjemy w dobie social mediów, w której dzielenie się tego typu przeżyciami może generować nie tylko ogromne zasięgi, ale przede wszystkim pieniądze. Bank w tym temacie zdecydowała się rozbić Lil Masti, która w ciągu tygodnia od narodzin swojego dziecka dosłownie zasrała nim internet, zamieszczając w kilka dni kilkadziesiąt zdjęć i Insta Stories prezentujących milionom internautów jej pociechę. Intencja zdaje się być oczywista. O ile sam temat zajścia w ciąży już mocno podkręcił zasięgi influencerki, o tyle fotki i filmiki z dzieckiem spowodowały wystrzelenie generowanych przez nią liczb dosłownie w kosmos. Jeszcze przed ogłoszeniem ciąży niektóre posty Anieli potrafiły nie przekraczać 20-30 tysięcy polubień, a fotka wrzucona tuż po porodzie przekroczyła na moment nagrywania tego filmu 500 000 lajków. To daje wzrost o ponad 2000%. Lil Masti jest najwidoczniej świetną bizneswoman. Szczególnie, że już podczas ciąży celebrytka pokazała, że temat parentingu jest... Nie wiem, jak ja bym miał, powiedzmy, już 13-14 lat, jakbym się dowiedział, że kurczę, fotka z mojego porodu była udostępniona dla paru milionów ludzi i 500 000 osób to polubiło, to bym się chyba przeraził. Dla niej doskonałym źródłem zarobków, atakując swoich odbiorców reklamami licznych produktów, co potrafiło wzbudzić niesmak nawet u... Bo to jest na zasadzie takiej, że jeżeli każdy, no nie wiem, wyobraź sobie, że jesteś w szkole, w podstawówce nawet, to wcześniej niż 13-14 lat, chociaż teraz podstawówka trwa dłużej, nie? I jakikolwiek z twoich znajomych z klasy dowiaduje się, że jest twoje zdjęcie z porodu, te dzieci potrafią cisnąć bekę ze wszystkiego, a co dopiero, gdy widzą twoje nagie zdjęcie zaraz po wyjściu z łona, to jest porąbane. Najwierniejszych fanów Masterki. Czy chęć zarobku to jedyne, co kieruje influencerami prezentującymi swoje pociechy w internecie? To jest taki zaczątek traumy. Dla mnie to już jest za dużo. Jakby w mojej skali jest to za dużo, pokazywanie, chyba inni influencerzy też to robili, pokazywanie porodu, jakby przychodzenie na świat przed kamerą, montowanie z tego filmu, potem montujesz film, oglądasz go i decydujesz się publikować. To jest coś strasznie już jakby, kiedyś burzono się jak paparazzi. A lekarz nie może powiedzieć, nie, fuck off, nie będzie nagrywania porodu, bo to jest pojebane. Znaczy jakby wydaje mi się, że nagrywanie porodu nie jest czymś jakimś tam strasznym, nie? Jeżeli to jest dla twojego prywatnego użytku, chcesz widzieć, jak twoje dziecko przychodziło na świat, jakoś jestem w stanie to zrozumieć, ale nie, żeby udostępnić to dla ogółu, nie? Weszli, wiecie, do kogoś na wesele i przez płot zrobili zdjęcia, nie? Teraz ci sami ludzie pokazują, wiecie, swój poród. To już jest dla mnie za dużo i jakby wszelaki content na dzieciach, który właśnie dzieci stawia w bardzo dziwnych
pozycjach. Jakby za granicą jest mnóstwo kanałów, które na przykład dzieci stawiają w roli aktorów, którzy dostają, wiecie, zabawki jakieś super i tak dalej, otwierają szafki, a tam wypadają zabawki. To jest nierealny obraz. Tak? Moje dzieciaki się często z tym zdarzają, że mówią, o mamo, czemu nie mamy tylu zabawek i tak dalej. Jakby mamy dużo, nie? Jakby nie ma problemu, ale to tworzy bardzo, bardzo zły obraz dla dzieci i też dla nich samych później, dla tych, które biorą udział w tych filmach i te, które to też oglądają. Na waszym kanale pojawił się jakiś czas temu film z porodu Weroniki. I mnie ciekawi, dlaczego wrzuciliście to w sieć i jak się czuliście, kiedy w tak ważnym dla was momencie byliście równocześnie skupieni i na sobie, i na nagrywaniu filmu na YouTube'a. Ja na samym początku zapytałem Werki, czy ona w ogóle chce, żebyśmy nagrywali taki film, a Werka powiedziała wtedy, że możesz coś tam nagrać, ale nie wiem, czy będę chciała to wrzucić. To znaczy inaczej, ja chciałam, żebyś ty nagrywał. Tak, ale nie wiedziałaś, tak, żebyśmy mieli to dla siebie i to pamiątkę. Wszystko mamy zachowane, wszystkie pliki. Nie byliśmy skupieni głównie na nagrywaniu filmu, jakby... Ale inaczej, my ten film mieliśmy akurat tego dnia tak trochę... dupie. On po prostu był tak... Od niechcenia tak nawet robiony. No, to bardziej było tak, że... Jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak wyjdzie, to wyjdzie, będzie fajna pamiątka. Mhm. Ja się cieszę, że jest ten film. Jak pojechaliśmy? No ale to dobra, no pamiątkę możesz zachować dla siebie, nie musisz udostępniać tego wszystkim. Jakby też trochę nie rozumiem tego, bo jest... tak bardzo znormalizowane jest udostępnianie swojego życia nawet na Instagramach i tak dalej. Ja nigdy w życiu tego nie rozumiałem, nawet będąc osobą, jaką jestem, czyli osobą, powiedzmy, w wiarę publiczną. Nigdy nie myślałem o tym, żeby udostępnić jakiekolwiek miejsce ze swojego wyjazdu i nie wiem, publikować cały czas tam jakieś zdjęcia. Czasami normalne jest to, że na wyjeździe zrobię sobie jakieś zdjęcie i gdzieś tam wrzucę, mówię, dobra, słuchajcie, no jestem tutaj, jest spoko. To jest jedno zdjęcie, które wrzucam w tym miesiącu i zobaczycie kolejne za 2 miesiące, nie? Ale dokumentowanie każdego miejsca, w którym przebywasz, tylko po to, żeby wrzucić zdjęcie i się tym pochwalić, jest dla mnie chore. Jakby ja bardzo sobie cenię swoją prywatność i nie wyobrażam sobie, żeby udostępnić jakiekolwiek mocniejsze przeżycie w moim życiu. Nie wiem, jakbym miał zdjęcie ze ślubu, nie wiem, czy bym je wrzucił na przykład. Jakbym się hajtnął, to raczej nie wrzuciłbym zdjęcia. Weszliśmy do szpitala. Był ten moment, że tam już cię położyli na tej sali przedporodowej. Ja pojechałem zjeść. No to ja ci kazałam. Tak, powiedziałeś mi jedź zjeść i od tego momentu wszystko się urywa. No więc fakt, że wiecie, że nawet swojej kobiety nie pokazuję na streamach, bo... miałem już wcześniejsze partnerki pokazywałem, miałem sporo nieprzyjemnych sytuacji z tego względu. I dopiero jest już moment po porodzie, jak ja pierwszy raz biorę małą na ręce. No. Bardzo popierdolone jest to, jak niektóre osoby reagują na życie prywatne i życie prywatne nieznanej dla niej osoby. Czyli cały poród nie był, tam nie była... No to, że się tam może wychyliła ręką czy czymś, no to już bez przesady, Maciej. Nie byłem, nie wiem, no myślałem tylko o tym, żeby Werka była zdrowa, żeby wszystko poszło jak najlepiej. Nie jednego Arsi. Musiałem się ją wspierać jak mogłem. Największy hejt był na Twitterze, a to tylko na takiej zasadzie, byleby się przypić do tego, że w ogóle jest robiony content z dzieckiem i że na tym w ogóle można zarabiać. Pod przykrywką wielkich obrońców moralności, prywatności dziecka, gdzie tak naprawdę ci ludzie mają... Jeżeli była kiedykolwiek jakaś moja partnerka pokazana na tym, to raczej nie wychodziło z mojej inicjatywy, tylko ze względu na to, że ej, w sumie, bo ty masz taką pracę, że moglibyśmy robić coś tam razem, czy mogłabym? Mówię, no jeśli chcesz, to spoko. Nasze dziecko, jakiekolwiek dziecko, tylko po prostu... Tak samo jak często kanały, komentarze mają w dupie to, żeby wyciągać jakieś takie rzeczy, żeby inaczej, żeby czynić dobro. Tylko żeby zarobić i zrobić... Tak, na czyjeś krzywdę. Tak, to często też wygląda. O ile w przypadku udostępnienia odbiorcom swoich prywatnych momentów dotyczących ciąży i pierwszych chwil na świecie naszego potomstwa, można częściowo zgodzić się z argumentem, że jest to po prostu prywatna decyzja dorosłej osoby. To ona decyduje się sprzedać pewną intymną część swojego życia w zamian za wymierne korzyści, które z tego płyną. I tak naprawdę nawet w przypadku pokazywania bardzo malutkiego dziecka, ciężko tutaj doszukiwać się jakiejś bardzo dużej krzywdy. Twarz noworodka bardzo szybko się zmienia i tak naprawdę trudno jest powiązać czyjekolwiek zdjęcie w wieku niemowlęcym z tym w wieku, ja chociażby tak. Nastoletnim. Choć i w tym przypadku zdarza się, że niektóre dzieci, które stały się sławne bez wyrażonej na to zgody, postrzegają decyzje rodziców jako krzywdzące. Jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych toczył się proces dziecka, którego wizerunek już dosyć dawno temu wykorzystał. Właśnie, chciałem powiedzieć, że to był ten dzieciak z Nirwany, z okładki.
Pamiętam, jak czuł, że był ten proces. To jakoś nie tak dawno wcale. Okładce płyty Nirvana, kiedy to dziecko nagie pływa w basenie z jakimś tam banknotem dolarowym. No i ten mężczyzna, obecny już mężczyzna, wytoczył sprawę o właśnie to, że jego zdaniem ta publikacja miała zbyt daleko idący wpływ na jego życie. On do tej pory podobno boryka się ze skutkami psychicznymi, które no, fakt, że od kilkudziesięciu lat wszyscy oglądają go w takiej sytuacji, wywarł na jego zdrowiu psychicznym i tak dalej, i tak dalej. Sprawa, z tego co wiem, została oddalona, natomiast interesujące jest to, że oddalenie nastąpiło nie dlatego, że sąd uznał, że on nie ma racji, ale dlatego, że długo zwlekał ze sprawą, bo w Stanach Zjednoczonych 30 parę lat, no to już przesada. Powinien okres czasu, kiedy może taką sprawę wytoczyć. A on... No to też jest trochę, to już był autentyczny skok na kasę, bo gościu w wieku... już starszym bardzo mocno chciał się przypieprzyć do tego, żeby tylko stricte zarobić, nie? Gdzie niby od wielu lat się boryka z problemami psychicznymi a propos tego tematu i nagle pyk. Pewne konsekwencje sprzedawania swojej prywatności mogą jednak nadejść już wcześniej. Psycho Couple, znani aktualnie jako The Happy Family, mieli swego czasu dramę z marką Medicover, ponieważ żadna położna nie chciała odebrać porodu Oli, wiedząc, że para relacjonuje wszystko na YouTubie. No i pojawiły się łzy i mocne poczucie niesprawiedliwości. Szanuję. Właśnie po rozmowie przez telefon z kobietą cały czas próbuję znaleźć z położną. Bo nie możesz nagrać? I wrzucić na YouTube'ka? Telefon jej powiedziała, żałosne. Że w związku z tym, że nagrała film dotyczący Medicover na temat porodu, to żadna położna w Medicover nie będzie chciała z nią rodzić. Uwaga, dzisiaj Ola zapłaciła za poród w Medicover. 10 tysięcy. I już mamy odpowiedź, dlaczego pani Żanet, bo ja już nie mam zamiaru ukrywać, kto jest kim i nazwisk tutaj, bo po prostu nie będę tego ukrywać. Pani Żanet Kalyta, czyli najsłynniejsza polska położna, odmówiła mi porodu pod pretekstem zmiany urlopu. Tak naprawdę to nie o to chodzi, tylko po prostu wiek nie jest. Ta położna mi po prostu powiedziała, że nagrałam film, w którym oczerniam szpital czy tam coś takiego i że nakłamałam w tym filmie. Szanuję. Nic, niczego nie nakłamałam. Ja jestem w ogóle w szoku, że można coś takiego zrobić, że ona wiedząc, że jestem w zaawansowanej ciąży, jest tak bezczelna w rozmowie ze mną. Jak ja, jak ona zaczęła słuchać i mówić... RODO, dokładnie, kolejna rzecz. To jednak pikuć w porównaniu z tym, jak sytuacja komplikuje się w momencie, gdy dziecko zaczyna dorastać. Zadawać pytania i rozumieć świat wokół niego. Czytać komentarze i spotykać się z opiniami rówieśników. Albo z sytuacjami, kiedy obcy ludzie podchodzą po zdjęcie podczas spacerów. Z drugiej strony warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście da się tego w 100% uniknąć, kiedy rodzice są rozpoznawalni. Ciężko było to przeskoczyć z racji tego, że jestem streamerem. Teraz może streamuję rzadziej, ale wcześniej no, zdarzało się, że streamowałem po 8 godzin dziennie, a z racji też tego, że uważam, że jestem fajnym tatą i z Lusią mamy super kontakt, no to po prostu często było tak, że Lusia chciała po prostu jakiś kontakt z tatą. I to nie było tak, że się zamykałem na klucz w pokoju, tylko moje drzwi były dla Lusi otwarte i jak ona chciała przyjść do tatusia, żeby się przytulić albo żeby mi coś pokazać, to pokazywała i ja tutaj byłem. Na pewno jak jestem na eventach, czy jestem na spacerze z córą, czy coś, to nie pozwalam na żadne zdjęcia z Ucją, czy na eventach, czy nawet jeżeli ktoś tam do mnie podejdzie, to albo będę pilnował, żeby mojej córy na zdjęciu nie było, żeby tam nikt nie miał wglądu w takie foty. Także na pewno po tej stronie to tutaj staram się pilnować takich rzeczy. U ciebie na profilu na przykład ciężko znaleźć zdjęcia z twoimi dziećmi. Jeżeli są, to tak bardzo pojedyncze. I pytanie brzmi, dlaczego? Pokazujemy moje dzieci w mediach społecznościowych. Pokazuję je na moim Instagramie, gdzie przyjąłem sobie model taki, że pokazuję tam trochę mojego prywatnego życia, tak? I jakby częścią mojego prywatnego życia są też moje dzieci, więc jakby pokazuję je w ograniczonym stopniu. Nie uczestniczą w ogóle u mnie w filmach i na innych mediach. Kiedyś rzeczywiście było tak, że pierwsze zdjęcie wstawialiśmy naszego syna, to zakryliśmy mu twarz, chyba takim jabłuszkiem, emotikonką. Teraz czuję, że to nie jest takie strasznie złe, no bo znowu te zdjęcia nie są w żaden sposób, wiesz, upokarzające, nie są w żaden sposób jakieś tam krzywdzące, coś zaczyna, on będzie mógł się wstydzić w przyszłości, no to są jakby zdjęcia moje z rodziną i jakby to chyba nic złego, tak mi się wydaje. Wersow, która jest, nie wiem, jedną z największych influencerek
w Polsce, jeżeli ma brzuch, jest w ciąży. Naturalnie, że to jest, ale myślę, że nic by się zupełnie nie stało, gdyby powiedziała w filmie: hej, jestem w ciąży, tak, będę miała dziecko, być może będę sobie chciała zrobić przerwę, ale na przykład planuję nie wstawiać tego dziecka do internetu. I myślę, że nikt by nie zrobił z tym nic złego, jakby, jeżeli decydujesz się na to, no to to robisz. Perspektywa rodziców jest w tym wszystkim oczywiście bardzo istotna, bo zupełnie teoretycznie to oni najlepiej znają swoje pociechy. Pytanie jednak, czy rzeczywiście zdają sobie sprawę z zagrożeń, które mogą dla dziecka wypływać z nadmiernej jego ekspozycji w social mediach. Myślę, że zagrożenia istnieją i dlatego też ja właśnie wizerunku swoich dzieci nie publikuję. Jak dojdziemy na pewien poziom rozpoznawalności w sieci, no to na przykład u mnie się pojawiły w pewnym momencie groźby karalne odnośnie mnie i moich dzieci. I to jest coś, przed czym chciałem dzieci ochronić. No umówmy się, dzieciaki w dzisiejszym świecie też mają dostęp do tego wszystkiego, więc nie potrzeba dużo, żeby potem takie 12, 10, 15-letnie dziecko w szkole obrywało za to, co jego rodzice pokazywali w sieci, kiedy ono było jeszcze nieświadome, kiedy było małe. Różnego rodzaju szantaże, porwania, lęk przed pedofilią, prawda? O co matki się bardzo często martwią, że ktoś do zdjęć dzieci będzie robił różne złe rzeczy, tak? Także też musimy to wszystko z głową robić. Mam na przykład znajomego bardzo potężnego, wpływowego człowieka, który nie nadał dziecku nazwiska swojego, tylko panieńskiej matki. Ze względu na to, żeby nie było identyfikowane i w szkole, i na studiach, i wszędzie indziej, tak? Ze względów bezpieczeństwa, porwań i tak dalej. Potencjalnych zagrożeń dla dziecka rozpoznawalnej osoby w sieci jest mnóstwo. Zainteresowanie treściami przez osoby, które oglądają trafię dziecięcą, poczucie upokorzenia i naruszenia intymności, szykany od rówieśników czy groźba, że informacje o naszej latorośli dotrą do osób, które chciałyby potencjalnie zrobić jej krzywdę, bądź nawet ją porwać, chociażby dla okupu. Bycie rodzicem w strefie publicznej jest zajęciem wymagającym niezwykłej delikatności i odpowiedzialności, ale czy aby na pewno wszyscy zdają sobie z tego sprawę? To, jakie mam więzi ze swoimi synami, to jest nie do opisania. Wydaje mi się, że... Znaczy jestem przekonany, że gdybym nie był w internecie, nie nagrywalibyśmy tych razem wspólnie filmów, to nie byłoby takiej relacji. Po prostu my jesteśmy kumplami dla siebie. Świetnie się dogadamy. Jakby to, co powiedział, ma też sporo sensu ze względu na to, że to jest jakaś forma spędzania aktywnie czasu razem. Nagrywanie filmów wydaje mi się, że bardzo mocno łączy, szczególnie jeżeli oni sobie razem przeglądają te filmy i tak dalej, i tak dalej. Jak w przypadku Mazura, no to te dzieci są tego świadome w 100% i chcą to robić, to też jest troszeczkę inna rzecz. No ale w przypadku Lidmasti, no to już jest kurwa przesada. Jak chyba nigdy w życiu nie myślałem, że będę bronił Mazura w internecie, to tutaj no, trzeba się z nim zgodzić. Gadujemy, świetnie się znamy. Cały czas spędzaliśmy, całymi dniami praktycznie spędzaliśmy ze sobą. Dla mnie to był, to jest najważniejsze, najtrudniejsze, ale też najlepsza decyzja w moim życiu, pomimo tego, że przez konflikty z kanałami komentery gdzieś tam dużo ucierpiałem, to i tak tego nie żałuję, dlatego że nic mi nie zastąpi tych lat spędzonych z nimi. Byłoby jeszcze piękniej, jeszcze cudowniej niż te po prostu p***one kanały komentery, a ty Zebo, a Zebo i tak ja pamiętam. To nie jest tak, że mija czas i ja zapominam. Ja się przypomnę, może to będzie za 2 lata, może za 3 lata, ale ja to zapamiętam, dlatego że te kanały, właśnie te relacje podniszczyły. W jaki sposób? Takie, że Miłosz, przykładowo, mniej chce nagrywać ze mną, bo on chce dbać o swój wizerunek. A mój wizerunek jest gościa, powiedzmy, takiego związanego z dramami. Kiedy ja nigdy nie zacząłem żadnej dramy. Tylko ja zawsze chroniłem. No tak, ale to są takie typowo żerujące kanały komentarze, jak Spysiński czy Zebo, nie? Chroniłem swoją rodzinę. Może nieudolnie nieraz robiłem, ale zawsze moim celem było chronienie jej. W jakimś stopniu na pewno jako rodzic po prostu chciałbym się też dzieckiem chwalić, prawda? To myślę, że to jest normalne. Ale też wydaje mi się, że z czasem, że z każdym rokiem myślę, że też będę ograniczał. Myślę, że też będę ograniczał ilość publikacji, mimo że i tak... To on pierdoli? Nie, no tutaj ma trochę rację akurat, jeśli chodzi o Zeba czy tam kogoś innego. No Zebo to już szczególnie, bo Zebo, każdy jego materiał jest tworzony w bardzo przyśmiewczy sposób i trafia raczej do bardzo młodej publiki, więc szczególnie jego materiały mogłyby się odbić echem w środowisku właśnie tych chłopaków, nie? I mogli dlatego z nich cisnąć bekę czy wyzywać im ojca. To jest mocno popierdolone. Więc największą krzywdę z tych wszystkich to akurat zrobił Zebo, nie? Jakby uważam, że nie ma ich dużo, ale
ale z wiekiem myślę, że będę ograniczał ilość publikacji z dzieckiem, tak, bo też będzie dziecko starsze, będzie chodziło do szkoły, gdzie myślę, że gdzieś tam dzieciaki w szkole już będą kojarzyły świat YouTube'a lepiej i wtedy to myślę, że to będzie miało gdzieś tam, to będzie niosło jakieś tam większe zagrożenia. Także na pewno z czasem chciałbym ograniczyć publikowanie swojego dziecka. Jest bardzo dużo historii dzieci aktorów, które kończyli bardzo źle. Właśnie z tego powodu, że nie do końca potrafili poradzić sobie z sławą, z pewnego rodzaju presją, brakiem tej anonimowości, byciem już ocenionym, już na starcie, wchodząc jakby do jakiejś instytucji, czy to jadąc na wakacje. To jest bardzo duża presja. W szczególności na młodych ludzi, którzy gdzieś tam jeszcze dojrzewają, rosną i kształtują się, często bardzo burzliwie. A miałbyś jakąś radę dla innych rodziców Influ, którzy, wiesz, publikują materiały ze swoimi dziećmi? Izaka bardziej z tej pozytywnej strony by kojarzyli, no dobra, ale no wiesz, ze strony Izaka też już kurwa powstają po prostu memy z Lusią, nie? No nie drzwi nie, no to jest akcja, którą chyba praktycznie każdy widz na Twitchu zna, gdzie było, że niby Izak uderzył Lusię, a ona po prostu nie chciała, żeby zamykał drzwi, czy coś takiego. To tak samo jak Mishori Rock, nie? Już powstają takie akcje, które no, w internecie zostaną na długie, długie lata i kiedyś może się to głupio odbić na właśnie dzieciaku, nie? W internecie? Zastanów się, czy jeżeli twoje dziecko będzie... Nawet jeżeli robisz to tak bezpiecznie. To chciałoby zobaczyć takie swoje zdjęcie. To jest jakby dla mnie taka najłatwiejsza skala do określenia tego, co należy wstawić. A potem już jest od każdego kwestia jego osądu, tak? Jakby ja na pewno gorąco się nie zgadzam z zarabianiem na dzieciach, co dziś wcześniej wytłumaczyłem, ale to myślę, że to jednak jest do dyspozycji każdego rodzica. No nie mamy jeszcze prawodawstwa, które w jakiś sposób by tego zakazywało, więc... Na przykład naprawianie monitora. No naprawianie monitora, tam nie było żadnego dziecka, bo nie mam jeszcze dziecka i to jest moja świadoma decyzja, że to zrobiłem. Nie mogę powiedzieć, nie rób tego. Myślę, że na pewno jakiś taki szacunek. I tak chyba mówiłem wcześniej też, jakby pozwólmy dzieciom być dziećmi, nie? A nie produktami, które gdzieś tam musimy pokazywać. Dzieci powinny mieć swoją też prywatność. Nie możemy każdego elementu życia dziecka przedstawiać i tak naprawdę nim handlować. Tak? Jeżeli nasze dziecko się zestarzał, nie ma w ogóle ochoty do tego, Tivoli składanie kompa albo Enigma i jedzenie surowego kurczaka, no. To mówimy stop. Nie róbmy z niego słupa reklamowego. To, co powiedział pan psycholog Lewanowicz, brzmi jak bardzo dobra rada. Jednak rodzice influencerzy zdają się nie zawsze stosować ją w praktyce. Wspólna kompa. Jest tylko jeden klip, którego żałuję, że usunąłem. My kiedyś robiliśmy drunk streama i była ta cała drama z tymi, z klipami, że prawa do muzyki i tak dalej, i tak dalej. Dobrodzieje, mieliśmy kiedyś drunk streama i zrobiłem gachi rola i tak strzeliłem kurwa gaciami w kamerę, bo ten w majtach robiłem gachi rola na kanapie. Wspaniały klip. Kąpiel to dla nas nie tylko część pielęgnacyjna, ale również świetna zabawa. A przecież świetnej zabawy nie ma bez wanny pełnej wody, czystej piany i ulubionej magicznej książeczki. Kontakt skóra do skóry, budowanie więzi i wspólne spędzanie czasu jest dla nas ogromnie ważne. Podobnie jak skład produktów, których używamy do pielęgnacji. Od samego początku towarzyszy nam Yumi Baby. Są to przebadane, bezpieczne, hipoalergiczne, aloesowe kosmetyki od pierwszych dni życia składające się w 97% ze składników pochodzenia naturalnego. Ekstremalnym przykładem, jeżeli chodzi o polski internet, są kanały prowadzone na przykład przez The Happy Family. Każda z ich pociech ma stworzony oddzielny profil na Instagramie, na którym każde zdjęcie, każde bez wyjątku, reklamuje produkty wypuszczane przez rodziców. Jest to pewne ekstremum, pokazujące jak z dzieci łatwo można zrobić słupy reklamowe, ale inni influencerzy również pozwalają sobie na angażowanie swoich pociech we współpracę sponsorowane. No dobra, to od początku. Jak wygląda sprawa monetyzowania dzieci w social mediach? W kontekście firm, jakie odzywają się, żeby wykonać takie lokowania, to mamy tutaj tak naprawdę cały przekrój produktów, tak jak na normalnych kanałach rozrywkowych, czy też innego rodzaju. I tutaj dużym wyróżnikiem będą pewnie akcesoria związane z wychowaniem i pielęgnacją dziecka i posiadaniem dziecka, tak? Czyli wózki, laktatory, wszystkiego rodzaju firmy, które mogą dać jakiś produkt, który użyjemy potem do tego, żeby danym dzieckiem się zająć. I do tego dochodzą na przykład miejsca rozrywki, parki rozrywki, obozy specjalne dla dzieci, co widać nawet na dużych kanałach rozrywkowych. Do tego prawdopodobnie jeszcze cała branża FMCG, czyli jedzenie, napoje, tego typu produkty. Więc tutaj przekrój, jeżeli chodzi o te kanały, jest bardzo podobny do tego, co widzimy na reszcie kanałów, z dodatkiem tych produktów, które są
tylko i wyłącznie dla rodziców, ponieważ tylko i wyłącznie rodzice mogą z nich skorzystać podczas swojego codziennego życia. Jeżeli chodzi o stawki, to tutaj jest bardzo różnie, bo może to być 2000 zł, 15 tysięcy zł albo 30 tysięcy zł za profile, które nawet są porównywalne do siebie skalą obserwujących. Czyli jeżeli profil ma 100 tysięcy obserwujących, to nie znaczy, że 100 tysięcy osób regularnie gdzieś tam te materiały odwiedza. I jeżeli mamy profil, który ma 100 tysięcy obserwujących, to dany influencer może na przykład dostać wynagrodzenie za jeden post oraz jeden set stories, czyli kilka kafelków, w granicy powiedzmy od 10 do 20 tysięcy złotych, a jeżeli mamy profil, który ma mniejsze zaangażowanie, mniejsze wyświetlenia lub nie jest rozpoznawalny, nie jest dobry wizerunkowo, tak, no bo to jest coś, czego już się nie da policzyć, jak bardzo ktoś ma taką zaangażowaną widownię, czy jak dobry ma wizerunek, to w takiej sytuacji profil może zainkasować 2000 zł, 5000 zł, 3000 zł i tutaj skala różni się właśnie od wielu czynników, czyli od zaangażowania profilu i zaangażowania społeczności, od tego, co sobą reprezentuje, jakie ma wartości. To też ma znaczenie w kontekście lokowania danego produktu. Jeżeli mamy osoby, które na przykład mają, powiedzmy, bardzo luksusowy styl życia i mają 100 tysięcy obserwujących na parentingu i możemy podejrzewać, że tam jest więcej ludzi, których interesuje taki luksusowy styl życia, to potencjalnie za podobną ilość wyświetleń taki profil weźmie więcej pieniędzy niż profil, który na przykład pokazuje, jak, nie wiem, jak zaoszczędzić, tak? Więc jeżeli chodzi o stawki za post czy za stories, na profilach w skali 100 tysięcy obserwujących do 500 tysięcy obserwujących, to skala jest totalnie rozstrzelona, bo bardzo dużo czynników na to wpływa i ceny wahają się od 2000 do 20, 30 lub czasami nawet więcej, tak? Ale to wszystko znowu zależy od kampanii, od ilości świadczeń, ponieważ gdy mamy więcej świadczeń danej kampanii, czyli ktoś na przykład jest podpisany na to, że będzie miał 3 świadczenia, 5, 10, tak? W skali roku, to wtedy cena za taki pakiet jest mniejsza, bo to się opłaca firmie, bo firma wie, że ma taniej, a twórca wie, że ma stałego deala, stałą współpracę, więc też jest w stanie potencjalnie zejść z tej stawki i te stawki nie różnią się mocno od twórców topowych z innych kategorii, tak? To znaczy, to nie jest tak, że jak ktoś pokazuje dziecko, to zarabia 3 razy więcej niż inni, ponieważ to wszystko jest kalkulowane potem przez te firmy. Będą odchylenia od normy. A w sumie rzeczywiście, no w czymś takim to nawet marka modowa też wchodzi, która jest zaraz po motoryzacyjnej, a bardziej opłacalną kategorią względem reklam. Czyli będzie ten 1% najlepiej zarabiających, że ktoś weźmie tu 50, tu 40 i te ceny będą gdzieś tam z kosmosu i będzie potem o tym dużo plotek, ale zdecydowana większość nie zarabia tych największych kwot. To tak samo jak na YouTubie, czy tak samo jak w rozrywce i w każdym innym gdzieś tam segmencie. Influencerzy mają różne podejście do lokowań z dziećmi. Niektórzy nie robią ich w ogóle. Ale na przykład na profilu Maxa i Weroniki Krasoń pojawiło się lokowanie Thermomixa z Dzidziusiem w roli głównej. A chociażby na Instagramie Izaka został zamieszczony krótki film promujący ofertę biura podróży. Potrzebuję wakacji. Ale na pewno mi się nie podoba jakby wykorzystywanie wizerunku dziecka do reklamy i na pewno staram się tego unikać. Teraz wyjątkiem na pewno u mnie była współpraca z Rainbow, gdzie polecieliśmy razem na wakacje barterowo po prostu, więc tam, zresztą tak jak co roku wrzucamy gdzieś tam jakiegoś vloga z wakacji z Paulinką Lusią, więc jakby to był taki naturalny przebieg, chociaż tam też jakby moja tura była tylko tłem, a nie była na pewno w żaden sposób wykorzystywana jako źródło kontentu, czy jako twarz kampanii. Jeżeli chodzi o współpracę, to jeszcze nie mieliśmy jeszcze współpracy z tej. No ktoś tam właśnie pisał na swoim Twitterze, że ojej, dziecko. Lidlomix. Jezu, no miałem tylko dziecko po prostu na rękach. Jakby ta kampania totalnie nie. No miał tylko dziecko na rękach, ale było to sprytnie wykorzystane do tego, żeby podbić wyświetlenia i to tak chamsko. Nie dotyczyła dzieci, nie było w briefie. Jakby, że ma być to dziecko, tylko po prostu tak sobie ja pomyślałam, jakby pisząc, rozmyśleliśmy, jakby to pokazać, to sobie pomyślałam, ej, no w sumie urodziło nam się dziecko, fajnie byłoby pokazać, jak rodzicielstwo zmienia człowieka. Każdy, kto siedzi w branży dłużej niż kilka dni, wie o tym, że treści parentingowe ogólnie to są jedne właśnie z najbardziej dochodowych treści, jeżeli chodzi o reklamę na YouTube, bo średnio to wychodzi mniej więcej 1500 zł za 100 tysięcy wyświetleń, jeżeli chodzi o współpracę. Ile? Ja pierdolę, trzeba gówniaka płodzić. Tysiąc 500 zł. Ja mam 1300 za kurwa ile wyświetleń?
Za 500 000. Ja pierdolę. No to, to też są około kwoty rzędu 10 tysięcy za film. Coś, co wydaje mi się, że jest jeszcze fajne, to to, że ma ciągle dwójkę rodziców w domu. Że nie jest tak, że ja muszę iść gdzieś do pracy na cały dzień, wracam późno, później nie mam siły, żeby się nią zajmować, tylko my jesteśmy 24 godziny razem we trójkę. Zresztą my z Berką jesteśmy 24 godziny razem we trójkę. Tytułowanie w ogóle od... No, we trójkę praktycznie odkąd jesteśmy razem, bo nawet pracowaliśmy też wcześniej razem i no, jesteśmy nierozłączni. Normalnej pracy. Tak, normalnej pracy, jesteśmy nierozłączni, więc to jest według mnie piękne, że możemy cały czas być razem. Ciężko dziwić się rodzicom, że decydują się na lokowania ze swoją pociechą. Taka reklama może wygenerować większe zasięgi, bo dzieci naturalnie boostują zainteresowanie odbiorców. Zadowolony reklamodawca chętniej do nas wróci, albo następnym razem zapłaci więcej pieniędzy. Przygotowując research do tego odcinka, rekordową stawką, którą udało mi się znaleźć, jest 100 tysięcy złotych za lokowanie. Taką informację można bowiem znaleźć na stronie internetowej Blog Ojca, który daje reklamodawcom znać, że negocjacje zaczynają się od sum sześciocyfrowych. Czy rzeczywiście tak duże pieniądze realnie wchodzą w grę, jeżeli chodzi o reklamy na kanałach parentingowych? Jak miałem kwoty takie realniejsze, rzędu 15-20 tysięcy, to współprac było i tak bardzo dużo tych ofert, więc w pewnym momencie stwierdziłem, że wrzucam to 100 tysięcy i rzeczywiście jakby ilość propozycji spadła do totalnego minimum. Pojawiały się pojedyncze, ale jakby celem było to, żeby nie współpracować, więc nie podejmowałem się współprac mimo wszystko. Wiesz co, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz w kontekście briefów. Jest bardzo dużo influencerów, którzy zaznaczają na samym początku współpracy, że nie pokażą dziecka, albo pokażą dziecko tyłem, czy że dziecko gdzieś tam się przewinie, ale są bardzo ostrożni i coraz więcej osób, mi się wydaje, ma taką świadomość i nie chce takich, nie chce dzieci po prostu w swoich lokowaniach, czy w materiałach. Z drugiej strony istnieją też influencerzy, którzy potrafią napisać, że do zestawu w lokowaniu można dokupić opcję, żeby wystąpiło dziecko i wtedy cena rośnie o 5000 zł. Dlaczego twoim zdaniem w ogóle pokazywanie dziecka w social mediach w ograniczonym aspekcie jest okej, ale już realizowanie z nim kampanii, na której zarabiasz pieniądze, już nie? Na pewno nie widzę sytuacji, w której na moich kanałach w jakiś sposób nadaję tym dzieciom rolę, nazwijmy to taką roboczą, pracową, żeby pokazywać się więcej. Jakby jesteśmy gdzieś, to nie ma z tym problemu, wrzucamy sobie zdjęcie, czy to z jakichś świąt, czy to z jakichś okoliczności, to okej, ale co do zasady jakby nie widzę sytuacji, w której będę ich pokazywać więcej z jakiegoś konkretnego powodu. Odmawiałem każdemu. Jakby z bardzo prostej przyczyny uważam, że dzieciaki nie powinny pracować, to po pierwsze, w sensie, jeżeli będą chciały, będą starsze, to jakby spoko, luz, ale ja nie zgadzam się, że dzieciaki powinny pracować, w szczególności właśnie, zwłaszcza małe dzieciaki, tylko pozwólmy dzieciom być dziećmi. Uważam, że jako Ja nie kumam, dlaczego z dzieciakami jest drożej, po cholerę mi oglądać szeroko ludzi, no ale dobra, no ty może tego nie rozumiesz, ale ludzie oglądający twój profil bardzo często, jak przekroczą jakiś wiek, to zaczynają się interesować takimi rzeczami, wiesz, bardziej, nie wiem, dziewczynę w wieku 27-8 lat, gdzie jakiś instynkt macierzyński jej się zaczyna włączać, prędzej kliknie na zdjęcie z maluchem, aniżeli bez malucha, wiesz o co chodzi, pewnie bez malucha nawet nie zwróci na nie uwagi. Influencerzy i tak nasze zarobki w porównaniu gdzieś tam do mediany. Tak samo jak nawet Ferdi przychodzi i każdy pisze, o kurwa, piesek, haha, super, piesek. Zarobków w kraju do tego, ile my przykładamy pracy i tak zarabiamy ogromne pieniądze. Ktoś mógł powiedzieć, że nawet obrzydliwe, więc jakby nie widzę innego motywatora do budowania dodatkowego zarobku jeszcze na dzieciakach, które trochę nie mają na to wpływu, niż nie wiem, chciwość. Jeżeli mimo wszystko rodzic influencer zdecyduje się na zaangażowanie swojej pociechy do współpracy, to na horyzoncie może pojawić się bardzo istotne pytanie. Czy moralnym jest rościć sobie prawa do 100% pieniędzy wypracowanych przecież wspólnie z dzieckiem? A zgodnie z polskim prawem, do osiągnięcia pełnoletności naszym majątkiem zarządzają rodzice. Czy powinno dziecku dostawać pieniądze za takie kampanie? No wydaje mi się, że nie. Zależy oczywiście wszystko jakby w jakim wieku. Według mnie powinno być założone jakieś specjalne konto oszczędnościowe, które zawsze 33%, równy podział, tak? Dzielić na 3, jeżeli jesteś we dwójkę rodzicami i jest dziecko, to 33% dokładasz na konto oszczędnościowe jakiegoś dzieciaka i ma lepszy start w życie później po prostu.
Moja córa ma 4,5 roku, więc to w ogóle sobie mi ciężko wyobrazić takie rzeczy. Ale wydaje mi się, że tak czy siak rodzice powinni kontrolować to, jak dziecko dostaje, czy jakie dostaje pieniądze i tak dalej. Od 13 roku życia w przypadku Miłosza układ był prosty. Dostawał 20% ze swojego kanału, ze swoich współprac, reszta szła na mnie, dla mnie, ale nie tylko jakby dla mnie, bo też na opłatę podatków i tak dalej. Generalnie Miłosz od 13 roku życia się utrzymuje sam, miał te 20%, natomiast od jakiegoś czasu ma 100%. Ma wszystko to, co zarabia na YouTubie, to, co ma, jakie ma współpracę, to wszystko idzie na jego konto, bo Miłosz już jest samodzielny. My postanowiliśmy te pieniądze po prostu odkładać. Nie będziemy jakby kupować jej nic. Tak jakbyś kiedyś na reklamę Instanta lub KD brał Ferniego, bo więcej ludzi przyjdzie. Była jedna miniatura, przyznaję się, z Fernim. Jak był jeszcze mały, to zrobiliśmy kurwa miniaturę z Fernim, jedną, jedyną. No, na jakichś memach chyba. To jesteśmy w tym momencie sami w stanie jej zapewnić. Wszystko to, co dostajemy dla niej, na nią, tak to nazwijmy, wszystko jest już odkładane na swoje konto, ma już swoje pieniążki odłożone. I szczerze mówiąc, podejście Krasoniów do tego tematu bardzo mi się podoba. O ile oczywiście to, co mówią, jest prawdą. Założenie dziecku konta bankowego, na które będzie odkładana znaczna część pieniędzy z potencjalnych współprac wrzuconych na kanał, w których pociecha bierze udział, wydaje się być bardzo w porządku względem młodego człowieka. To samo rozwiązanie zresztą przymusowo ma nakładać na rodziców francuska ustawa o sharentingu, którą omawialiśmy sobie wcześniej. Jest to nie tylko sprawiedliwe, ale przede wszystkim ogranicza potencjalne nadużycia chciwych jednostek, które traktują swoje dzieci wyłącznie jako bankomat. Influencerzy powinni jednak pamiętać, że podejmowanie współprac reklamowych, w które zaangażowane będzie ich dziecko, niesie ze sobą ryzyko, że odbije się to negatywnie na ich latorośli, bo dzieci powinny być dziećmi, a nie od najmłodszych lat pracować i generować dla rodziców zyski. Nie chciałbym dorosnąć i dowiedzieć się, że moi rodzice robili takie coś ze mną, więc dlatego też ja nie robię tego z wizerunkiem moich dzieci, ale uważam, że to dzieci ich rozliczą ewentualnie, jeżeli zrobili coś niewłaściwego, jeżeli przesadzili, no i ewentualnie właśnie w przyszłości odczują tego konsekwencje. Jeżeli pojawia się właśnie dziecko na zasadzie słup reklamowy, albo pojawia się właśnie, nie wiem, jakieś kontrowersyjne zdjęcie. Wiemy oczywiście, że była kiedyś seria zdjęć dzieci nawet na nocnikach, czy nie wiem, zdjęcia z porodów, ewidentnie po to, żeby wywołać kontrowersje, no to uważam, że to już jest po prostu trochę niesmaczne i uważam, że no, te dzieci nie będą za to wdzięczne, że ktoś wykorzystał je w taki sposób i pokazał takie zdjęcia, więc uważam, że to też jest pewnego rodzaju zagrożenie dla dorastającego dziecka, które przeżywa jednak burzę hormonalną, które potrzebuje gdzieś tam zdobyć pewność siebie, to myślę, że to będzie bardzo trudne w sytuacji, kiedy wiele ośmieszających go zdjęć będzie w internecie, bo rodzice stwierdzili, że to będzie, nie wiem, zabawne, śmieszne, albo właśnie da im rozpoznawalność, więc tutaj bym bardzo, bardzo uważał. Innym aspektem, z którym zderzyłem się podczas rozmów z młodymi rodzicami, decydującymi się na pokazywanie swojego dziecka w internecie, jest kwestia edukacyjna. Treści parentingowe i rodzinne mogą mieć spory potencjał, jeżeli chodzi o uświadamianie przyszłych rodziców, jak rzeczywiście wygląda codzienne funkcjonowanie z dzieckiem. Nawet pod kontrowersyjnymi materiałami Lil Masti czy Andziak z porodu można znaleźć komentarze od osób, które są dopiero na etapie planowania potencjalnego zajścia w ciążę. I te osoby wyrażają wdzięczność za to, że influencerki tego typu filmy puściły w sieć, bo widząc, jak inne osoby przechodzą przez coś, co w przyszłości czeka i nas, staje się to dla nas bardziej naturalne i mniej stresujące. Takie poczucie, że z tymi wszystkimi rzeczami, typu dziecko, które nie może zasnąć, dziecko, które się budzi, dziecko, które robi zadymę z wydawałoby się błahego powodu, czyli daliśmy kubek w złym kolorze, czy pokroiliśmy banana, kiedy dziecko ewidentnie poprosiło o pokrojonego banana. To wszystkie te rzeczy pomagają nam, myślę, w takim poczuciu, że nie zwariowaliśmy, że nawet jak wydaje nam się to absurdalne, to jednak nie wydarza się tylko nam, tylko wydarza się innym i to daje nam takie poczucie wspólnoty. Gdybyśmy wielu rzeczy nie nagrywali i nie dzielili się z tym z ludźmi, to o wielu rzeczach jako młodzi rodzice byśmy nie wiedzieli i byśmy prawdopodobnie na pewno, prawdopodobnie na pewno, byśmy popełniali błędy, chociażby z tą chustą. No przecież ani nikt z naszych rodziców, ani bliskich by nie powiedział, ej, ona chyba źle leży, tylko byśmy ją tak nosili. A dzięki temu poszliśmy, gdzie trzeba było, jesteśmy. Jesteśmy świadomi, tak samo z fizjoterapeutą.
Czy kiedyś chodziło się do fizjoterapeuty? No nie, jakbyśmy w ogóle nie działali w internecie, to ja nawet nie wiem, może bym się doedukowała, ale raczej nie wiem, czy bym zwróciła uwagę na to, bynajmniej nikt z bliskich by nam na to nie zwrócił uwagi, że ej, wypadałoby iść do fizjoterapeuty z dzieckiem. Innym pozytywnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest potencjalne budowanie głębokiej więzi pomiędzy rodzicem influencerem, a pociechą, która wspólnie z nim realizuje materiały publikowane w sieci. Nie możemy o tym mówić w przypadku noworodków, ale jeżeli mowa o trochę starszych dzieciach, które zaczynają już trochę rozumieć, co się wokół nich dzieje, to pasja dzielona z rodzicem, przekładająca się na wspólnie spędzony czas, może przekładać się na nie tylko świetne wspomnienia, ale też rozwój wielu umiejętności takiej młodej osoby, plus oczywiście pogłębienie relacji z rodzicem. Fantastycznym przykładem może to było a propos właśnie tego noszenia dziecka w zły sposób, puśćcie. Maciej Dąbrowski i jego syn Tymon, który zaczynał od gościnnych występów na kanale taty, będąc jeszcze bardzo młodym chłopakiem. A jakiś czas temu założył on na YouTubie swój własny kanał Tymonster, na którym realizuje materiały nie tylko solo, ale także z tatą, tudzież sporadycznie z obojgiem rodziców. Dzień dobry, nazywam się Tymon Dąbrowski, a dzisiaj będę przeprowadzał wywiad oto tutaj moim tatą, czyli Maciejem Dąbrowskim. Widać, że sprawia im to wszystko bardzo dużo frajdy i świetnie wpływa na ich relacje, a jest to aspekt, który często w komentarzach dotyczących tworzenia wspólnego kontentu z młodym człowiekiem ludzie po prostu pomijają. To jakie mam więzi ze swoimi synami, to jest nie do opisania. Wydaje mi się, że... Znaczy jestem przekonany, że gdybym nie był w internecie, nie nagrywalibyśmy tych razem wspólnie filmów, to nie byłoby takiej relacji. Po prostu my jesteśmy kumplami dla siebie. Świetnie się dogadujemy, świetnie się znamy. Cały czas spędzaliśmy, całymi dniami praktycznie spędzaliśmy ze sobą. Dla mnie to był, to jest najważniejsze, najtrudniejsze, ale też najlepsza decyzja w moim życiu, pomimo tego, że przez konflikty z kanałami komentery gdzieś tam dużo ucierpiałem, to i tak tego nie żałuję, dlatego że nic mi nie zastąpi tych lat spędzonych z nimi. Ja uważam, że taki content jest bardzo fajny i dla jednej strony, i dla drugiej. Przede wszystkim tak, ja pokazując swoje życie, w komentarzach dużo otrzymywałem informacji, jak żyją inni. I ja mam nadzieję, że poprzez nasze filmy i nasze relacje, moi widzowie też się czegoś nauczyli. Czyli po prostu, jak my żyjemy, jak wygląda właśnie relacja pomiędzy nami, jak się zachowujemy w pewnych sytuacjach, jakie mamy nawyki. I też ja dużo się nauczyłem od widzów, bo opisywali, że u nich to jest tak i tak. Moim głównym celem było ułatwienie im wejścia w dorosłe życie. Chyba to się udało, dlatego że jeżeli Miłosz sam rozmawia z firmami, sam zarabia, chce działać w tym i jakby we wszystkim... Wszystko, co robi teraz, to robi samemu. Ojciec praktycznie, dobrze, do kamery, tato, nagrasz mnie do kamery, no i miniaturkę. I to są te dwie rzeczy, do których ja jestem mu potrzebny. To jestem zadowolony, dlatego że chłopak 17-letni w zasadzie jest samodzielny, w pełni samodzielny, a jego wiedza, Miłosza wiedza związana z nagrywaniem, z publikowaniem filmów i tak dalej, jest przeogromna. Jak się ustawiać do kamery, na co zwracać uwagę, czy samochód, który przejeżdża z tyłu, będzie wytwarzać jakiś szum, dobra, wstrzymujemy się i tak dalej. To są rzeczy, że chłopak, gdyby teraz wszedł na rynek pracy w wieku 20 kilku lat, to on ma po prostu wiedzę i doświadczenie 30. To jest akurat prawda. Dużo ludzi mówi, że kurwa, co taki youtuber będzie mógł robić po tym, nie wiem, kanał ci padnie i co będziesz mógł robić. Ale masz... Kurwa, ogromną wiedzę na temat analizowania rynku całego, bo musisz jednak sprawdzić, nauczyć się, co działa, musisz nauczyć się programów, musisz nauczyć się rzeczywiście rozmowy z innymi ludźmi. No, przeogromną pracę musisz włożyć w to, żeby w ogóle zacząć jakkolwiek prosperować. Wiem, że są takie jednostki, w których dobra, wystarczy, że ładnie wyglądam, zajebiście, dawaj kamiera. Zapłacę jakiemuś typowi i będzie gitarka, no ale w większości przypadków rzeczywiście nie wygląda to aż tak kolorowo. To jest bardzo, bardzo dobra wiedza i myślę, że ludzie, którzy rzeczywiście przez dłuższy czas coś robili, nie będą mieli problemu z tym, żeby takową pracę znaleźć. To 40-latka. Nie, mówię to ogólnie, bo bardzo dużo ludzi się z tego po prostu śmieje, a to ma realne przełożenie na twoje umiejętności. Uważam, że warto mieć to na względzie przy moralnej ocenie całego zjawiska sharentingu. Nie podchodźmy jednak do tego bezrefleksyjnie i zadajmy sobie pytanie, gdzie leży granica pomiędzy fajnym czasem spędzonym z dzieckiem, a potencjalnym narażeniem swojej pociechy na negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernej ekspozycji jego osoby w social media.
A zatem, kto krzywdzi dzieci influencerów? Czy winni są rodzice, którzy w nieodpowiedzialny sposób zbyt chętnie dzielą się życiem swoich pociech w internecie? Czy może sprawców należy doszukiwać się gdzieś indziej? Marcin Mazur jest to vloger, który chyba codziennie vloguje, nie mam pojęcia, ale ma 1400 już vlogów, czyli praktycznie całe swoje życie daje na internet. Nie dość, że swoje, to jeszcze życie swoich dzieci. Jeśli w przyszłości... Ty nawet grasz w jakąś grę i prowadzisz grupę, która coś kiedyś osiągnęła, możesz sobie to CV pisać jako zarządzanie zorganizowaną grupą, no bo to jest zarządzanie zorganizowaną grupą, stary. Jeśli będę miał dzieci i choć przez chwilę zachowam się jak Marcin Mazur, dzieci, przepraszam, natomiast moi widzowie, proszę, przypomnijcie mi o tym, żebym w porę się ogarnął. Pan Marcin jest kolejną osobą, która ma palącą potrzebę odpowiedzieć na każde słowo krytyki kierowane w jego stronę, tak żeby to jego słowo było ostatnie. Marcin Mazur, znany także jako Kryzys Średniego Wieku, odpowiedział prostracji na jej film godzinny, gdzie ona jak mu odpowiedziała na jego film godzinny, po prostu prostracja go wyjaśniała i tyle. Czy komukolwiek z was choćby przez jedną sekundę przez głowę przeszła myśl, że po tych wszystkich dziwnych akcjach Marcin mógł się ogarnąć, to nie? Tutaj w zasadzie w tym punkcie chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię dla mnie. I to chciałbym bardzo mocno podkreślić. Wszystkie, albo prawie wszystkie złośliwości, komentarze i ewentualnie jakieś uwagi były i tylko i wyłącznie podczas jakichś dram. I dlatego ja jestem skonfliktowany z kanałami komentery, bo nigdy te kanały, dlatego Tomek, tutaj tobie dziękuję, nigdy te kanały nie pytały się mnie, jak ja to widzę. I to mnie najbardziej boli, to mnie najbardziej po prostu wkurza, że przez to, że ktoś tam sobie nagrywa, a nie weryfikuje, nie pyta, nie zadzwoni, nie spyta się i nie pozna drugiej strony, wyciąga swoje wnioski tylko na podstawie, powiedzmy, jakichś szczątkowych informacji. Bo jemu nie zależy, kanałom komentarzy nie zależy na tym, żeby sprawdzić, zweryfikować, czy tak faktycznie było. Bo dla nich są ważne wyświetlenia. Więc wszystkie te złośliwości naprawdę, no w 95% powstawały tylko i wyłącznie podczas jakichś dram. I stąd po prostu nazwałem kiedyś kanały komentarzy gnidami i nadal tak uważam, że kanały komentarzy to są gnidy. Dlatego, że żerują po prostu, żerują na innych. Generalnie uważam, że jestem ofiarą kanałów komentarzy. Wiem, że dużo osób się będzie z tego śmiało, bo jaka ofiara i tak dalej, ale uwierzcie mi, że z mojej strony to kanały komentarzy, które niby mają wytykać... Ale też troszeczkę mnie to dziwi, że on dopiero teraz próbuje się od tego bronić. Dlaczego nie bronił się w taki sposób, gdy te dramy miały miejsce? Kogo wszystkich atakował? Różne błędy nie robią tego, żeby faktycznie wytknąć błędy, tylko i wyłącznie pod wyświetlenia. Podam kilka przykładów. Prostrację, która też mówi, że moje zachowania są nieodpowiednie, a kiedy ja chcę z nią, słuchaj, no to pogadamy. To w ogóle nawet nie odpowiada. Wysłałem jej w przeciągu 2 lat 5 czy 6 maili, żebyśmy porozmawiali na ten temat. Jeżeli ona uważa, że ja na przykład popełnię jakieś błędy, okej, to ja bym ci, dziewczyno, chciał powiedzieć, co ja myślę na ten temat. Może byś zmieniła zdanie, może nie. No to akurat chujowe, to nawet nie wiedziałem, no ale skąd mogliśmy wiedzieć? Nie musisz, ale żebyś chociaż wysłuchała, a ona nawet nie odbiera, nie odczytuje, znaczy maile odczytuje być może, ale nie odpisuje, nawet wydaje mi się, że kultura by tego wymagała, żeby chociaż odpisać, słuchaj, nie jestem zainteresowana. Później mamy Mateusz Spysiński, który wiem, że nagrywa film o mnie, wchodzę do niego na live'a i pytam się go, ale słuchaj, może masz jakieś pytania do mnie, no bo nagrywasz film, więc pewnie masz... No dobra, to też mówimy o typie, który chyba tam był a propos Queen of the Black, który nagrał tam jeden materiał, mówi, że już więcej nie nagra, meanwhile nagrywa w tygodniu 10 materiałów na temat jednej laski, żeby podbić viewsy. Jakieś pytania do mnie. On, nie, ja do ciebie nie mam żadnych pytań. Ja mówię, no ale dobra, nagrywasz, więc może chcesz coś poznać, jak to wygląda z mojej strony. Nie? Nie interesuje mnie, co ty myślisz. Największy hejt był na Twitterze, a to tylko na takiej zasadzie, byleby się... do tego, że w ogóle jest robiony content. No, ale to jest Twitter, tam
Twitter istnieje po to, żeby się przypierdolić. Content z dzieckiem i że na tym w ogóle można zarabiać. Pod przykrywką wielkich obrońców moralności, prywatności dziecka, gdzie tak naprawdę ci ludzie mają w dupie nasze dziecko, jakiekolwiek dziecko, tylko po prostu... Tak samo jak często kanały komentarzy mają w dupie to, żeby wyciągać jakieś takie rzeczy, żeby inaczej, żeby czynić dobro. Tylko żeby zarobić i zrobić... Tak, na czyjeś krzywdzie. Tak, tak to często też wygląda. No ale Twitter ogólnie według mnie jest takim zbiorowiskiem hejtu dużego. No. Ludzie lubią. I to właśnie też pokazuje właśnie to społeczeństwo, jakie społeczeństwo polskie w ogóle jest, ja nie wiem czy... O, ja powiem tak, więcej ludzi cieszyło się jak Krasą się na skuterku przewrócił i sobie ten głupi ryj rozwalił, niż jak jesteśmy szczęśliwi teraz. Twórcy, którzy zdaniem komentujących przekraczają pewną delikatną granicę prywatności, często twierdzą, że oni i ich rodzina nie zderzali się z hejtem, dopóki do ich kontentu nie wtrąciły się osoby z zewnątrz, bawiące się w tak zwanych białych rycerzy i jest to ciekawy wątek wart omówienia. Bowiem, czy rzeczywiście twórcy na naszym polskim podwórku wyrządzają swoim dzieciom realną krzywdę? Nie licząc hardkorowych przypadków, takich jak Lil Masti czy The Happy Family, którzy ewidentnie traktują swoje pociechy jak banery reklamowe i to w sposób, który może być niesmaczny nawet dla najbardziej wyrozumiałych widzów i nie licząc pojedynczych wybryków zdających się balansować na granicy dobrego smaku i tego co dopuszczalne, to nasze polskie podwórko nie wydaje się być aż tak straszne. Często podnoszonym argumentem jest potencjalne wytykanie dziecku wstydliwych materiałów zamieszczonych w sieci, gdy to stanie się trochę starsze. Wytyka się też potencjalne wykorzystanie jego zdjęć przez ludzi, którzy źle temu dziecku życzą. Potencjalny hejt, który może na nie spaść. I wreszcie również potencjalne wykorzystanie fotografii i filmów wrzucanych przez rodziców przez zboczeńców i p***li. I to jest właśnie największy problem w jednoznacznej ocenie zjawiska sharentingu. I furtka, którą pazerni rodzice bez skrupułów mogą wykorzystywać do moralnego usprawiedliwiania swoich działań. Brak gwarancji na wydarzenie się negatywnych konsekwencji. Gdy nasze dziecko uderzymy, negatywne konsekwencje pociecha odczuwa w 100% przypadków. Czuje ból fizyczny i psychiczny, a także w wyniku stosowanej przemocy osłabia się jego więź z rodzicem nadużywającym władzy. I dzięki temu łatwo jest jednoznacznie ocenić to zachowanie jako nieodpowiednie i po prostu złe. Ale gdy rodzice influencerzy wrzucają wizerunek swojego dziecka do internetu, to tak naprawdę wykonują rzut kostką. Być może nic złego się nie wydarzy. A dzięki dodatkowym pieniądzom zarobionym na sharentingu ustawią swojej latorośli świetlaną przyszłość. Ale muszą mieć świadomość, że każde ich działanie zwiększa szansę na wystąpienie dla tego dziecka negatywnych konsekwencjach, o których dziś sobie powiedzieliśmy. I oceniając zachowanie influencerów, którzy to ryzyko podejmują, nie wolno nam pominąć faktu, że bardzo często świadomie narażają swoje pociechy na nakreślone wcześniej zagrożenia tylko i wyłącznie dla swoich osobistych korzyści. A to prowadzi nas do bardzo prostego pytania. Czy priorytetem takiego rodzica, aby na pewno jest dobro jego dziecka? Czy może to, co robi, robi tylko i wyłącznie ze znanych sobie egoistycznych pobudek? Tak, internet jest pełny hejterów. Pełny jest też osób być może nieuprawnionych do oceny, które jednak będą chciały skrytykować sposób, w jaki wychowujecie swoje dzieci, czy nawet to, jak wyglądają i się zachowują. Ale to wy, drodzy influencerzy, podejmujecie świadome decyzje o upublicznieniu prywatnego życia swojego i swoich dzieci. I musicie liczyć się z tego konsekwencjami. Czy świat byłby piękniejszy, gdyby nikt nie hejtował? Z pewnością. Ale jeżeli wiecie o zagrożeniach, które istnieją w social mediach, to waszym obowiązkiem jako rodziców jest chronić swoje dzieci przed tym. I zadajcie sobie pytanie, czy aby na pewno nie macie w tym temacie nic sobie do zarzucenia. Co ciekawe, argument, że tak naprawdę to hejterzy i twórcy komentarzy, to ci, którzy robią krzywdę dzieciom, wyjątkowo często był słyszalny również na zagranicznym YouTubie. To all you haters, you are the ones that give our children drama. You are the one that cause us problems. You are the one that try to embarrass us. Trzeba jednak przyznać, nasi polscy influencerzy w porównaniu do rodziców, których można źle znaleźć za granicą, wydają się być prawdziwymi aniołkami. Serio. Oh no, why is it doing that in between there? Does it look real? So you punched my daughter. It was a backhand. Why'd you hit my daughter? Hey, ja pierdolę. Because she was because in trouble. Because why? Because she got in trouble. If you want to hit somebody, hit me. What? Hit me. Get the f*** out. You put a goddamn bruise on my daughter. Wait. Get the f*** out. Here. Sure, it's makeup. Woo, boy, that was my ass. That was a prank. No way. I'm gonna close this out right here. You're not posting it. Because. You're not posting it. She's crazy, okay? And. All right, y'all. Oh, I'm
sorry, baby. I told you. You was in on it with me. You said, yeah, let's get mama. Wow. It's okay. You don't have to cry. You guys are going on a trip, too. It's your grandparents. You guys are going bye-bye, too. Come here, Elle. Come here. It's okay. I know. Rodzicom z kanału Daddy O5 zostały odebrane dzieci po tym, jak nagrywali ekstremalnie idiotyczne pranki, realnie krzywdzące ich pociechy. Potrafili na przykład wylewać znikający atrament na wykładzinę i krzyczeć na dziecko, żeby to się rozpłakało. Oczywiście celem nagrania jego reakcji i uploadu jej na YouTube'a. What the fuck? What did you do? I didn't do that! What the hell is that? What the hell is that? Cody! Get out of here! Mind your business! Opowiadali też na przykład na filmach, że ich syn Cody nie pojedzie dzisiaj na rodzinną wycieczkę do Disneylandu, bo cały czas robi kupę i mają dość chodzenia z nim po toaletach. Nagrali to, filmując twarz tego dziecka w momencie bycia tak upokarzanym i puścili to na YouTube'a do milionów odbiorców. Cody's going to Nan's because Cody was bad and didn't earn going to Disney. Which sucks. He put poop everywhere. Several times. Jeżeli dziecko płakało, to był to idealny moment, żeby zacząć nagrywać. A jak nie płakało, to trzeba było zrobić coś, żeby zaczęło. Para wkręcała nawet dzieci, że ktoś włamuje się do ich domu i zaczyna dusić matkę, a ojciec z pistoletem zgania złego człowieka. Sprawa na szczęście... To już jest pojebane. ...był poruszany przez licznych youtuberów i w mediach, a para, tak jak wspomniałem, straciła prawa rodzicielskie. I my w Polsce jeszcze nie dotarliśmy do tego etapu, ale problemem z działaniami Andziax, The Happy Family, Masti czy Krasoniów jest to, że każda kolejna osoba podejmująca się tematów parentingowych na swoich profilach zdaje się przesuwać granice tego, co dozwolone, coraz dalej. Zdradzać coraz więcej swojego życia prywatnego i coraz agresywniej to życie prywatne monetyzować. W ten sposób dochodzi do przesuwania się tak zwanego okna Overtona, czyli zakresu tematów i zachowań, które postrzegamy jako dopuszczalne i akceptowalne społecznie. Każdy kolejny krok wykonywany przez influencerów parentingowych w stronę sprzedaży życia prywatnego swoich dzieci. Bardzo powoli, ale jednak zwiększa w czasie naszą tolerancję na tego typu zachowania. A później pojawiają się głosy, że dzisiaj już to nikogo nie dziwi. I to właśnie to jest najbardziej niebezpieczne. I właśnie dlatego należy podważać działania osób próbujących te granice przesuwać, bo zaczynamy dochodzić do momentu, w którym naruszane są dobra dzieci. I coraz większa tolerancja tego typu zachowań będzie przyciągać kolejne jednostki chcące łatwo dorobić się na wizerunku swoich pociech, przesuwając to, co dozwolone, jeszcze dalej. Aż w końcu obojętność w tym temacie często, prędzej czy później, doprowadza do tragedii i... Czekaj, słyszałeś już o Gargamelu? Nie, nie słyszałem już nic o Gargamelu. Co się stało z Gargamelem? A propos też dramy jakiejś komentarii, coś takiego? Wszyscy są zaskoczeni, jak mogliśmy do tego dopuścić i czemu nie zauważyliśmy, że trend przesuwał się w tę stronę od dłuższego czasu. Vlogerka Jordan Cheyenne została skancelowana po tym, jak zapomniała wyciąć z filmu fragmentów, na których przyucza dziecko do udawania płaczu pod miniaturkę. Problem w tym, że dziecko naprawdę płakało, ale dla vlogerki się to nie liczyło. Ważne było zrobienie dobrej miny pod miniaturkę, żeby ta mogła zarobić na wyświetlenia. So, if you could pray for us, we appreciate it. I love you guys, but... Come here, come closer for the video, come closer. Come closer! What the fuck? Like you're crying, really quick. I am crying. No, mama, tak, no, to wróciłeś się do filmu, tak? A na przykład rodzina Stauferów adoptowała dziecko z autyzmem, by przez 3 lata robić na tym content i opowiadać o trudach rodzicielstwa, żeby finalnie oddać 5-latka wow. do rodziny. No bo nabili już wystarczająco dużo subskrypcji i stali się sławni, więc chore dziecko nie jest już im potrzebne. Całe szczęście zostali skancelowani i nie uświadczymy ich już dzisiaj na naszej platformie. Tego typu sytuacji mogliśmy oglądać wiele. Wszystkie one wyglądają przerażająco i mocno kontrastują z obrazem, który rodzice influencerzy usiłują sprzedać nam w social mediach. Uśmiechy, szczęście, miłość i wsparcie pięknie wyglądają na zewnątrz, szczególnie gdy trzeba sprzedać widzom produkt za odpowiednie pieniądze i wygenerować jak najwięcej wyświetleń i polubień. Nieliczne głośne przypadki uświadamiają nas jednak, że niektórzy rodzice okazują się być prawdziwymi potworami, wykorzystującymi swoje dzieci wyłącznie jako maszynki do zarabiania pieniędzy. Czasami dowiadywaliśmy się o tym przez pomyłkę w montażu, bądź wyjątkową chciwość
twórców, którzy liczyli, że przekroczenie kolejnej granicy ujdzie im na sucho. I to dobrze, że tak się stało, bo dzięki temu społeczność internetu mogła zauważyć problem i zareagować, co miejmy nadzieję przełoży się już niedługo na odpowiednie regulacje prawne chroniące najmłodszych. Ale ile jest przypadków nadużywania władzy rodzicielskiej, o których jeszcze nie wiemy? Otrzymali zaproszenie, ale nie zdecydowali się wypowiedzieć. Freeze versus Lil Musty i Anjax. Ej, bardzo dobrze, że to podkreślił na sam koniec, że tak im jeszcze kurwa szpilkę wbił za to, że się nie odpowiedzieli, bo się bali. Ej, bardzo długi, ale bardzo dobrze zrobiony materiał według mnie. Naprawdę bardzo fajnie podszedł tutaj do tematu. Giga chat, Gimper. Tak jak komentarz u Gimpera według mnie nie jest najlepiej zrobione, to podejmowanie się takich mocno skomplikowanych tematów wychodzi mu naprawdę dobrze.